Gościem dzisiejszej Maski Męskości będzie Miłosz Brzeziński, psycholog, doradca w zakresie efektywności i społecznego rozumienia zjawisk psychologicznych oraz autor książek Zaufarium, Życiologia, Głaskologia czy Wy wszyscy moi ja. Z Miłoszem porozmawiamy m.in. o tym, co badania społeczne mówią o współczesnych mężczyznach, czy nadal aktualnym jest dzielenie świata na męski i żeński, co stoi za tym, że jako faceci jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. Serdecznie Was na tę rozmowę zapraszam. Cześć Wam wszystkim. Ja się nazywam Marcin Copiga i będę miał przyjemność dzisiaj gościć podczas kolejnej Maski Męskości Miłosza Brzezińskiego, którego myślę sobie przedstawiać nie trzeba, ale i tak to zrobię. Miłosz, autor książek, psycholog, autor m.in. Zaufarium, Głaskologia, Życiologia. Powiedz mi, ile tych książek napisałeś, Miłosz? Nie wiem. Ponieważ nie piszę na ilość, czyli w sensie na liczbę. Z 5 czy 7, gdzieś między 5 a 7. Gdzieś między 5 nie a 7. Nie wiem, myślę, że się, no jak policzę, to wiem, ale ponieważ dzieje się to rzadko, a potem ulega zapomnieniu, więc... To jest jak z takim pytaniem, które jak ktoś pisze, to czasami osoby, które książek nie piszą, pytają, ile dzisiaj stron napisałeś, więc mam nadzieję, mam wrażenie, że ja dzisiaj tak od takiego pytania trochę zacząłem a propos liczby. Specjalizujesz się w kompetencjach miękkich, kompetencjach psychologicznych i z tego, co ja cię znam i też obserwuję w social mediach, współpracujesz... Tak, to jest ważne. Myślę, że trzeba to powiedzieć, że ty mnie w ogóle znasz, a ja ciebie. Nie, że trochę się znamy. Na internecie wysyłamy serduszka. No właśnie, trochę się znamy. Choć to miałem też. Miałem ci zadać pierwsze pytanie, jaki ma związek męskość z surfingiem. Nie wiem, czy chcesz odpowiadać na to pytanie. W każdym razie tak, znamy się trochę prywatnie i trochę zawodowo. No i dzięki wielkie, że dzisiaj zechciałeś zagościć w Masce Męskości, bo bardzo chciałem z tobą porozmawiać. Bardzo chciałem z tobą porozmawiać o temacie, którym mam wrażenie, że ty jesteś ekspertem na takim rynku polskim albo światowym, czyli mówię tutaj o evidence-based szkoleniach i potwierdzaniu tego badaniami naukowymi i takiej szerokiej wiedzy dotyczącej tego, co no właśnie, co można byłoby nazwać prawdą, albo może raczej sprawdzoną tezą według badań. I bardzo chciałbym dzisiaj z tobą porozmawiać, natomiast być może powiedz mi, coś niedopowiedziałem albo powiedziałem za dużo i chciałbyś coś dodać albo sprostować o sobie. To w evidence-based to ty masz tytuł doktora, więc na pewno wiesz więcej, przypomnijmy radiosłuchaczom. Natomiast jest to fajny wątek. No po pierwsze, jestem bardziej konsultantem biznesowym niż całą resztą osób, które wymieniłeś, a na pewno też autorem książek, bo to fakt. Natomiast chcę powiedzieć trochę o evidence-basedach. Evidence-basedy to jest taka piaskownica, w której dobrze się bawi akademicko, a nie za bardzo wiadomo, co z tym zrobić w życiu, bo my możemy zakładać, że coś statystycznie się dzieje, czyli na przykład statystycznie kobiety są, załóżmy, w czymś lepsze, żeby się podeprzeć wątkiem, który się pewnie będzie jeszcze przewijał w trakcie naszej rozmowy. No i co my mamy z tą statystyką niby zrobić? Jeżeli na przykład statystycznie są lepsze z matematyki, co można by uważać, że raczej badania pokazują, to z jednej strony zwiększa to statystykę taką, że jak zatrudni osoby do pracy, które będą kobietami, to będą lepsze z matematyki, ale wcale niekoniecznie. Bo jeżeli mam małą próbę, to mogę nie mieć dostępu do żadnej statystyki. Przyjdzie 5 kobiet i 5 mężczyzn i wszyscy mężczyźni będą lepsi od tych kobiet teraz. To, że tak elokwentnie zapytam, to na cholerę nam w ogóle te no badania, więc dlatego mówię, że taka, o tym jest ta rozmowa, że jak czytamy badania, które często są publikowane, zwłaszcza w mediach popularnych, i jest tam o statystyce, i na przykład przyszłaby moja żona, ja bym powiedział do niej, czy masz mapę, bo zgubiłem się w swoich oczach, a ona by powiedziała, że to nie jest komplement, tylko ściera i żebym się dowiedział czegoś większego. Ja bym powiedział, że przynajmniej w gazecie, że większości kobiet się podoba i żeby się odwaliła. Tak? No więc to mnie, nas nie interesuje w pewnym sensie, jaka jest statystyka w normalnym życiu, choć ciekawe jest to,
że ja mogę na przykład wiedzieć, że część osób lubi, co będzie pewnie zgodne z prawdą, jak się je zostawi w spokoju i wtedy są dość produktywne, a część osób jednak jest bardziej produktywna, jak ktoś im patrzy na ręce. I teraz jak ktoś do mnie trafia do pracy, to ja wiem, że większość osób lubi mniejszość tak, ale próbuję jednego i drugiego, bo wiem, że można być w jednej, podejrzewam, że tak powiem, że można być z jednej z tych dwóch grup, to też będzie nadwyrężenie. Bo kiedyś było takie powiedzonko, że są dwie grupy ludzi na świecie. Ci, którzy ludzi dzielą na dwie grupy i ci, którzy nie dzielą. No więc pewnie jest więcej typów osób i pewnie to jest jakieś spektrum, ale ja wiedząc z badań, że są osoby takie i takie, mogę sobie pomacać i w jednym, i w drugim miejscu, ale nie będę nikomu wmawiał, że większość tak robi, w związku z tym on ma się do tego zastosować. Tak samo można uważać, że najsilniejszy mężczyzna jest silniejszy fizycznie od najsilniejszej kobiety, ale jak mieszkam w bloku i wszystkie kobiety w mojej klatce schodowej chodzą na siłownię, a z mężczyzn nikt, no to argument o wnoszeniu szafy i feminizmie i szowinizmie nie znajdzie zastosowania, bo ja zapukam do sąsiadek, bo wiem, że jak zapukam do, na przykład do mężczyzn mieszkających w mojej klatce schodowej, no to połowa ma protezę, a druga połowa nie chce tych protez w kręgosłupie, w związku z tym nie pomogą. No i to jest kwestia z evidence-based, że no właśnie, my ale mamy do dużej próby dostępu, więc to jest niby fajne, nie pokazuje tendencji, ale jak mówi pismo, nie traktować bliźniego jak siebie samego, tylko tak, jak on by chciał być traktowany, albo jak my chcemy, żeby się coś zadziało, czyli na przykład jak go zachęcić. To myślisz, że to dlatego, że my po prostu chcemy bardzo takich prostych porad, wskazówek, że te badania no mają wędać? A co nie? Tak, tak. Filip Dąbrowski napisał na czacie, to też widzę, że nie ma nic bardziej praktycznego niż dobra teoria. Filip niestety ma łeb jak sklep. W związku z tym, jak Filip coś napisze, to warto zwrócić uwagę. I też jest to prawda, dlatego że jeżeli ktoś próbuje się uczyć tylko na własnych błędach albo tylko na praktyce, to może się okazać, że się uczy za wolno w stosunku do tych, którzy próbują dotrzeć na przykład do tego, jaka jest ogólna zasada i zastanowić się, co jeszcze można by z tym zrobić. Więc jak ty idziesz na szkolenia i prowadzisz podobno nieźle, jest tak, że opowiadasz o jakiejś teorii, to ona jest nie tylko po to, żebyś ty miał podstawę do wystawienia faktury, ale żeby się można było zastanowić, co jeszcze można z tym zrobić. Na przykład, dam przykład, żeby nie wziąć strzałki. Na przykład jest taka teoria całkiem aktualna, że znużenie nie jest zmęczeniem, tylko emocją. I jeżeli przyjmiemy ją za zgodną z prawdą, to jeżeli znużenie jest emocją, to znaczy, że można z nią zrobić wszystko to, co się robi z emocjami. Czyli my to pamiętamy trochę ze szkoły, nie wiem, siedzieliśmy i się uczyliśmy i ktoś dzwonił i mówi tak, co, no jak to co robię? Do matematyki się uczę, a co mam robić? Nic nie robię, jestem w pracy. Dokładnie. A ten ktoś mówił tam coś do nas i my mu odpowiadamy, a my mówimy na to, jak to nie ma matmy? Jak to nie ma matmy? Ja już myślałem, że cześć, nie, to co robimy w ogóle? Nie, nagle nowe siły w nas wstępują. Więc okazuje się, że czasami rzeczywiście znużenie, takie wyczerpanie w ciągu dnia jest emocją. Jest emocją tego, że my po prostu nie mamy energii na to, ale w ogóle to mamy. I jeżeli my to, jeżeli dowiemy się o takiej teorii, parafrazując słowa Filipa, pana Tomasza i twoje, i zaczynamy myśleć o tym w inny sposób, to znaczy, że my możemy też w ogóle co innego zrobić. Stąd też ta wiedza akademicka jest użyteczna, ale to nie jest religia. Tak? Nie jest coś takiego, że ja mówię, że tak wyszło ze statystyki, to teraz co mnie to obchodzi? Bo większość osób tak. No wiesz co, to Damian też ciekawą rzecz pisze tutaj, że można spędzić bardzo dużo czasu nad świetnymi teoriami, które nie mają żadnego zastosowania w prawdziwym życiu. Zgadzasz się z tym? Tak. Bo one w ogóle mogą nie mieć zastosowania albo mogą nie mieć zastosowania dla nas. Niemniej jednak kiedyś się, i stąd się wzięło to w ogóle, to zainteresowanie bierze u niektórych osób badaniami, bo one przynajmniej próbują coś zweryfikować. Nauka weryfikuje się sama. Ona się buduje na metaanalizach. Ale wracamy znowu do punktu wyjścia, bo ktoś może mieć głupie pomysły, na przykład coś walnie takiego, no nie wiem, no nie chcę nikogo ważnego obrażać, ale ktoś pisze książkę i widać, że to jest paździerz, że tam, nie wiem, możesz być kim chcesz. No może na głęboko w filozoficznym poziomie człowiek może, ale jednak nie za bardzo. W każdym razie my myślimy, że to jest wszystko jednak jakieś tam nie pasuje do nas, ale może się okazać, że będzie dla nas pasował później. A w ogóle to chodzi o to, żeby mieć w głowie cały wachlarz reakcji, czyli nie tylko swoje pomysły, które ja mogę wykminić, jak sobie kupię pół litra i zamknę się w kiblu, tylko że popytam innych o opinię z założeniem, że większość tych osób pewnie i tak nie będzie miała racji, nie zna mojego życia, nie wie i tak dalej, a przyjdzie jakaś jedna osoba i tak, a ja jej powiedziałem,
takie jest słowo w języku polskim, idź stąd szybko i daleko, i ona już się nigdy do mnie nie odezwała niegrzecznie. I mówimy, kurna, tego jeszcze nie próbowałem, nie? Stąd też znowu, wracając do tych badań, jak się ludzi pyta, kto czuje się bardzo, że ma swoje życie bardzo pod kontrolą, to okazuje się, że o wiele częściej twierdząco na to pytanie, czy mają to życie, odpowiadają osoby, które pytają innych o zdanie. Tylko budują tę barierę, że ja się przyszedłem po informację, a nie, że ty mi powiesz i ja to teraz koniecznie muszę zrobić, bo ty mi tak powiedziałeś, to ja... Ale ja na przykład mówię, a to jest godne sprawdzenia, to jest niegodne sprawdzenia, ponieważ ja w swojej głowie tych pomysłów mam niewiele, a inni ludzie mają ich masę. Czyli bo rozumiem, że twoje założenie jest takie, że bo musimy zaraz przejść do męskości, bo zeszli z tematem już trochę. Jesteśmy chociaż, w niej, tak, chociaż już, Marcin, już powoli. Już tak, ja myślę, że tak. Natomiast chciałem to zlinkować, bo to jest trochę o tej rozmowie dzisiejszej naszej też. Mam wrażenie tak z metapoziomu, o czym będziemy rozmawiać, ale też o tym, bo wiesz, jak o tym mówisz, mówisz o teoriach i mówisz o też pewnym kategoryzowaniu albo pokazywaniu pewnego wachlarza, to w ogóle moje pytanie, ja zawsze to pytanie zadaję na start rozmówcom, których tutaj zapraszam. A to bym chciał zadać dzisiaj dwa, ale najpierw zadam to pierwsze. To jest pytanie o to, czym jest dla ciebie męskość i kobiecość? W czasach, w których żyję, jest powodem i źródłem sporów głównie, mam wrażenie. Okay. Tym jest dla mnie. Czyli zdefiniowałbyś męskość i kobiecość jako źródło sporów? Tak, taki kulturowy konstrukt, który w starej wersji przestał się sprawdzać. On już się dawno w starej wersji przestał sprawdzać. Ale pewnie liczba osób, którym to pasowało, nie była wystarczająco duża, żeby o tym powiedzieć głośno. I teraz części osób nadal jeszcze pasuje to, co się myślało do tej pory, a część już nie chce, żeby to tak funkcjonowało. W związku z tym są gotowi od tego brzegu. No i pojawia się spór, po pierwsze, co by to było w ogóle, że istniał. I wiele takich sporów mamy, zaraz wrócimy do męskości, ale sekundę na przykład powiem, że podział polityczny na lewicę i prawicę, też niektórzy mówią, że jest podziałem archaicznym, że póki on funkcjonuje, to niektórych problemów strukturalnie nie da się rozwiązać. Trzeba by wymyślić jakiś inny podział w polityce, żeby to miało miejsce. Zresztą każdy, kto w polityce grzebie, mówi, że ten podział jest taki trochę umowny, bo te partie nie są ani takie do końca. No i podobnie jest w tej męskości i kobiecości, że był to jakiś kontekst, który miał wyraźnie przypisane role, w których jedna z tych płci była jawnie dyskryminowana i nie ma takiej, ani nie było takiej potrzeby, żeby wtedy ją dyskryminować tak bardzo, jak to urosło, a teraz to już w ogóle, ponieważ my teraz głównie staramy się utrzymać grupę społeczną, w której funkcjonujemy w porządku jakimś i lepiej by było, gdyby już się czegoś czepiać, gdybyśmy się czepili egalitaryzmu, choć on i tak ma też swoje mroczne strony. Ale tego, że jak ktoś po prostu w czymś jest lepszy, to powinien się tym zająć i to wszystko jedno, kto to będzie. Czyli jak ja mam na przykład ochotę robić coś, co przez większość czasu mogłoby być dla mężczyzn niegodne, to właśnie powinienem, no bo jak chcę, to pewnie będę lepiej to robił niż osoba, która nie chce i się w ogóle nie czuje. Nie? Już nie mówiąc o tym, że nie wszyscy mają możliwości, bo gdyby na przykład, nie wiem, załóżmy, że jestem w takim związku heteroseksualnym i ojciec mojej żony ma wielką firmę i ona przejmuje po nim pieniądze, no to szansa na to, że ją przegoni finansowo, musiałby mieć duże szczęście. Ale też z drugiej strony uczciwie na to spojrzawszy, to by była taka sytuacja dysproporcji, z której ja nie miałem dużego wpływu, ale jednak kulturowo byłbym szykanowany, ponieważ mężczyzna powinien zarabiać więcej tam niż partnerka. Tak. Myślisz, że ten podział jest dzisiaj jeszcze w ogóle adekwatny? Męskość, kobiecość. Czy to w ogóle jest coś, czym myślisz? No w medycynie się przydaje, nie? Jak pójdziesz do lekarza, to byś wolał jednak, żeby różnicę zauważył. Ale jest wiele takich miejsc, w których nie za bardzo ma to znaczenie. Na przykład wcześniej wspomniana praca. Praca, nie jest tak, że praca jest jakimś świętym miejscem, bo biznes jest chciwy. Nie bójmy się tego słowa, a z chciwości wynika fakt, że chce zarabiać jak najwięcej, a z tego wynika fakt, że po prostu najlepiej by było, jakby kompetentniejsze osoby robiły to, co trzeba zrobić. I to jest wszystko jedno, kim one będą. One mogą nie mieć głowy, jeśli im to nie przeszkadza w ogóle. Mogą być kim chcą, mogą być nawet mężczyznami na jakichś stanowiskach HR-owych, no już trudno.
Ale sam fakt, że ja teraz tak zażartowałem, to znowu z meta poziomu, bo jest grubo psychologicznie, czyli tak zrobił amerykańskie tak zwane punching up, czyli że drę sobie łacha bardziej z mężczyzn niż kobiet, ciągle świadczy o tym, że jest męska przewaga kulturowa, dlatego że darcie łacha z silniejszego nie przynosi kosztu społecznego. Więc okay. Jeżeli ja wewnętrznie czuję, że żartowanie z mężczyzn jest bardziej dopuszczalne, to znaczy, że mam w głowie ciągle to uprzedzenie i pewnie będę musiał z nim umrzeć, bo pomimo usilnej pracy ona zostaje. No ale tak, ale że jest to, że ten podział w wielu sytuacjach jest zbędny i że mężczyźni borykają się z podobnymi sytuacjami co kobiety i że to jest w dużej mierze sytuacja obarczona kulturowa, czyli my się uczymy, że jakoś powinniśmy się czuć i reagować. Ale oczywiście są i różnice, tak? Więc i tam ich nie pominiemy. No nie pominiemy to, że ktoś ma więcej testosteronu, to jak na przykład twierdzi Robert Sapolski, ma większą tendencję do dążenia do statusu społecznego. I jeżeli status społeczny da się osiągnąć rywalizacją, to testosteron koreluje z rywalizacją. Ale co ciekawe, jeśli status społeczny koreluje z życzliwością, to testosteron koreluje z życzliwością. W związku z tym moglibyśmy zwalić część winy na świat, że świat jest taki, że jednak co by się nie działo, to najlepiej by było, jak to mówili, nawet się mówi na wschodzie, lepiej mieć wojownika w ogrodzie niż ogrodnika na wojnie. Czyli lepiej, żeby mieć takiego faceta, co jak trzeba to przypierdzieli, bo jak agresja nie rozwiązuje problemu, to znaczy, że walisz za słabo. Ale z drugiej strony byśmy chcieli, żeby jednak było porówno. No to jeszcze nie za naszego pokolenia, nawet z tego powodu, że jak oglądamy filmy, to w tych filmach ten przekaz jest dość wyraźny. Jakby były duże kłopoty, to przyjdzie tata, starszy brat albo były żołnierz, który już miał nie zabijać, ale niestety ktoś tam napadł jego żonę, córkę albo jak w filmie John Wick, suczkę i to jest pretekst do tego, żeby milion osób zabił tam po prostu, bo tak. To jest też ciekawe, co mówisz, bo z jednej strony mamy taką wizję nadal, o którym mówisz, faceta macho, czyli chociażby, nie wiem, Johnny Wick, tak? Dobrze pamiętam ten film. John Wick. I tam rzeczywiście za tego psa on tam zabija pół mafii. Natomiast... W pierwszej części nie pamiętam, ale... A z drugiej strony mówisz o tym, że ty też tutaj... W zasadzie żartujesz sobie trochę, właśnie mówisz o tym, tak, że mamy większą łatwość żartowania z grup, które są uprzywilejowane. Tak. A czy to nie jest tak przypadkiem, że my cicho cierpimy w wyniku tych żartów? Elaboruj. No, na przykład, wiesz, pomyślałem sobie o tym, wiesz, jedno z tych spotkań, które tutaj miałem z Tomaszem, który mówił o tym, że jego wizja na przykład tego, jak wygląda Dzień Mężczyzny w Polsce i jakie życzenia mężczyźni dostają na Dzień Mężczyzny na przykład w social mediach, tego takie seksistowskie dowcipy, prawda, poniżające, czasami pokazujące, że w zasadzie dla nas najważniejszy jest seks albo nie myślimy o niczym innym, jest czymś dosyć mocno poniżającym. Czy to nie jest tak, że to nas stawia jednak w takim... że łatwiej jest żartować z facetów, stawia nas to w mniej uprzywilejowanym miejscu, mimo tego, że jesteśmy bardziej. I przez to gdzieś wewnątrz cierpimy, tak? W wyniku tego, co się dzieje. Nie pokazując tego na przykład. Jeśli chodzi o badania, to do nich wrócimy, to rzeczywiście wtedy masz większą trudność w przyznaniu się, że po pierwsze ci to nie pasuje, bo też jakaś część ciebie jest zadowolona, że jesteś traktowany normalnie, tak jak są traktowani normalnie mężczyźni, czyli ci wszyscy życzą tego, co się normalnie mężczyznom życzy, którzy są tam zdrowi, sprawni i rokujący jeszcze, więc czujesz, że jesteś we właściwym miejscu i we właściwym otoczeniu, ale z drugiej strony trudniej ci się przyznać, jak masz kłopot, bo nie za bardzo jest o tym z kim porozmawiać. Mhm. To płeć tego nie różnicuje, bo kobiety mają swój bagaż, z którym im się z kolei trudno przyznać. To po prostu tak jest, że kultura wywiera na ciebie jakąś presję, żebyś do niej pasował i my nie możemy się tego pozbyć. Zresztą
tą część osób też nie chce. Bo umówmy się, że część z tych kłopotów, o których my dzisiaj współcześnie rozmawiamy, wynika z faktu, że w ogóle możemy się zastanawiać, co byśmy chcieli robić. Jakbyśmy żyli jeszcze parę dziesiąt lat temu, to by tak w ogóle nie było kwestii. Ty byś robił to, co by ci kazali ludzie w okolicy i w ogóle jakaś dyskusja, czy ty masz motywację, albo gdzie są twoje talenty, albo czy ty się nadajesz do tego miejsca, to nie mielibyśmy tego problemu. Ty byś wstawał rano i byś wiedział, co masz do robienia. Jakbyśmy żyli 200 lat temu, to nawet byśmy zegarka nie używali, bo człowiek jak wychodził w pole, no w tych czasach i nas, pomimo tego, co dziś myślimy, jednak większość osób nie była szlachtą w Polsce, to jakbyś wychodził w pole, to byś pracował tyle, ile trzeba, a nie szedł na 8 godzin, tylko byś pracował, aż byś zrobił, więc zegarek chłopu nie był do niczego potrzebny. Po prostu miał wyjść i zrobić i jak zrobił, to wracał. Więc to, co te wszystkie artefakty kulturowe, które powodują, że my interpretujemy, co mamy myśleć o tym, co się dzieje, jest utrudnieniem i to jest jakaś część na pewno męskiego cierpienia, że tam się nie może odmówić wódki, awansu, że powinien zarobić więcej. To samo zresztą mają osoby nieheteronormatywne, na przykład o osobach transseksualnych, czy także o osobach z orientacją homoseksualną, się mówi, że oni są tacy beztroscy, że oni na tych paradach, że to w ogóle jest super i tak dalej. A jakby ktoś spróbował, czy efekt tego jest taki, że nikt poważnie się nie chce zająć na przykład w publicznej sferze problemami osób w związkach nieheteronormatywnych. Jak to jest w ogóle? Tak? Czy oni są bardziej przemocowi, czy oni są mniej? O osobach transseksualnych to my wiemy tylko to, że się bujają na obcasach z kultury przekazu i nie wiedzą, do której ubikacji wejść. Nie? Więc każdy swój bagaż niesie. Ale też nie każdemu to jakoś specjalnie przeszkadza. My będąc w takim środowisku terapeutycznym i grzebiącym, jesteśmy trochę w takim środowisku, gdzie ludzie grzebią w tych swoich i próbują tą korbę wygrzebać. I którzy mówią, no tak, świat kurna taki jest. No nic, nie? Spluną i idą dalej, nie? No pożyczyli, no bo to tak, no bo facety takie są, nie? Tak ci pożyczą, no i co? Ale to są równe chłopaki, nie? I już. Więc nie każdy się tym też przejmuje. To też jest nasza interpretacja. Można się tym przejąć albo nie. No ale rozumiem, że rozmawiamy o takich osobach, które by się chciały wygadać, a nie mogą. No to tak, każdy ma taką swoją historię, co by się chciał wygadać, a nie może. I tu wracamy do tej hipotezy, że ten podział jest trochę taki może nadwyrężany, bo życie dorosłe w dużej mierze to samotność. Jest i nawet niektórzy mówią, że jak ktoś ocenia swoje życie dorosłe, że jest w 40% samotny, to jest bardzo dobre życie. To jest niestety taki z tym życiem samotnym kłopot, że my jako rodzice nie możemy dziecka w ogóle na to przygotować. A dzieci sobie najczęściej, czy my jako dzieci, nie zdawaliśmy sobie sprawy, jak bardzo niewiele będziemy innych obchodzić, jak się z domu wyprowadzimy. To w ogóle jest, rodzic ci nie ma szansy tego w ogóle w żaden sposób jakoś zrobić wykładu ze slajdami i przygotować na to. To dopiero jak człowiek jest dorosły, to widzi, że tam może ze dwie osoby obchodzi, trzy się do niego uśmiechają, bo chce, żeby przychodził do pracy, ale tak naprawdę jak cię zwolnią, to chwilę tam ci dadzą laurkę i pleksiglasową płytkę, ale za tydzień już będzie ktoś nowy i w zasadzie nie szkodzi. To jest takich osób plus pies, chyba że ktoś ci go zastrzeli, jak w Johnny Wicku. Takich osób, których naprawdę jak powiesz, że cię coś boli, się zainteresują, to oprócz partnera długoterminowego, jak masz szansę takiego szczęścia wylosować, to nie, bo kochanek też. Kochanek to jest taka kochanka, taka osoba, że brzuch mnie boli, a to przyjdzie jutro, nie? To tak możesz. Więc takich osób, które naprawdę są głęboko, jest niewiele. I teraz z czego by się ci ludzie mieli wygadywać? No może mężczyźni reagują na tę swoją samotność pewnego rodzaju cynizmem właśnie, tak? Czyli takim, a kobiety bardziej takim psychosomatycznym wyczerpaniem. Więc tu na pewno mamy jakąś statystyczną różnicę, ale jak ci tak powiem i ty reagujesz psychosomatycznym wyczerpaniem i ci się zrobi wstyd, no to też nie fair, no bo ludzie są różni, nie? Od tego zaczęliśmy. No większość tak, ale nie wszyscy. I tak samo większość kobiet tak, ale też nie wszyscy. Tak? Większość kobiet jednak nie bije swoich partnerów, ale 11% deklaruje, że tak. Nie? No więc może my, jak dobrze wylosujemy osiedle, to pewnie ta statystyka będzie trochę inna. Były jakieś takie badania, które kiedyś spotkałeś dotyczące właśnie męskości i kobiecości, które cię najbardziej zaskoczyły? Zamiotły tobą. No, okazało się, że to totalne przeciwieństwo tego, co myślałeś wcześniej. No, bo ja mam, wiesz, mam głowę teraz w czym innym, więc w ogóle, a jeszcze jak używasz takiego sformułowania, że najbardziej, to już w ogóle, że najbardziej, na przykład zaskoczyło mnie, że ludzie powiedzieli, że od kobiet wymaga się więcej troski, bo jest im łatwiej. I się też zastanawiałem tym, że jak komuś jest łatwiej, to się od niego więcej wymaga. Zaskoczyło mnie, że od kobiet się wymaga
Ostatnio słyszałem, że od kobiety się wymaga, że jak się idzie do kobiety lekarza, to ma nie tylko, to ma poświęcić ci więcej czasu niż w naszej kulturze, niż mężczyzna, posłuchać nie tylko o twoich symptomach, ale też o problemach rodzinnych i problemach ogólnospołecznych. Tym to się wymaga, a od mężczyzny się tego specjalnie nie wymaga. To wymagają i kobiety, i mężczyźni, tak? Tak. Że jak idziesz do kobiety lekarz, to tak. Że mężczyzna przede wszystkim chce być skuteczny, to też było coś z badania z dziedziny moralności, co mnie zaskoczyło, a kobiety nawet w kulturach indywidualistycznych próbują też być uczciwe. Mężczyźni mniej, ale pewnie nie wszyscy, bo na przykład ty znany jesteś z tego, że jesteś bardzo uczciwy. Więc znowu, ale jest taka tendencja. No więc i od czasu do czasu coś takiego się zdarzy, nie? Ale to wszystko... Jedna sprawa, a druga sprawa jest to, kogo masz wokół siebie. Czy to są takie osoby, które są takie, czy to są takie? Czy są tam właśnie kobiety, które są bardzo indywidualistyczne z kolei, albo mają jakąś inną orientację społeczną, a mężczyźni wręcz przeciwnie, też się mogą tacy dobrać, nie? Zresztą jak ktoś z Państwa pracuje w dużej organizacji, to może mieć takie spostrzeżenie, że dział HR zatrudnia klony, czyli że tam generalnie są zatrudniane takie osoby, czyli nie zastanawiam się, czego w naszej kulturze organizacyjnej brakuje, tylko kto by pasował, żeby to jeszcze było bardziej niż to, co do tej pory. Oba pytania są trafne, tylko w różnych sytuacjach oczywiście. Tak, ale to wiesz, co to jest? To jest w badaniach personalizm, czyli taka archaiczna szkoła, nie powiem postfreudowska, bo ona się wcześniej zaczęła, czyli że w ogóle ludzie fabrycznie jacyś są, a raczej jesteśmy dzisiaj bliżej takiego spojrzenia, że to ani nie personalizm, ani nie sytuacjonizm, tylko zależy, gdzie trafisz. Czyli na przykład, mnie też zaskoczyło, że szansa na to, że będziesz homoseksualny, rośnie wraz z tym, im masz więcej starszych braci. Masz starszą siostrę, to jest mniejsza szansa w ogóle na to, ale jak masz starszego brata, to masz 12% większą szansę na to, że będziesz homoseksualny, nie? Więc niby wyglądałoby na to, że męskie rodziny coś tam, a jednak praktyka jest taka, że właśnie prawdopodobieństwo spada, nie? W efekcie. No i też się możemy zastanawiać, dlaczego, to od razu powiem Państwu, że odpowiedź na to jest prosta, nie wiadomo. Ale tak jest. Znaczy taka jest tendencja, nie? I też nie mamy czego z tym zrobić. No, więc takich badań jest sporo, ale człowiek tak naprawdę powinien poświęcić swój radar na to, żeby zobaczyć, z kim przebywa w okolicy, kto to jest i go poznać. A statystyki, jeżeli już go pasjonują, no to raz, że mają swoje miejsce, one służą jakiemuś poszerzaniu nauki, ale nie są do zastosowania, bo ponieważ człowiek jest korelatem tego, jaki jest i sytuacji, w jakiej się znalazł. I ja jestem w jednych sytuacjach analityczny, a w drugich nie jestem. A w wynik jestem starym wikingiem, wojownikiem, który pierdzi, śmierdzi i ma blizny, a w drugim jestem kurtuazyjnym donżuanem, bo coś tam, bo sytuacja tego wymaga. I choć część osób powiedziałaby, że to konformizm, to my jednak mówimy o tym, że to jest taki typ osobowości, który jest typem pragmatycznym, który jest lepszy od takiego typu osobowości, który po prostu ja jakiś jestem i wszyscy się odwalcie, bo jestem cham i co mi pan mi zrobisz. Tak więc ja się tak zachowuję. I jednak człowiek, my mamy naturę, bo mówi się zawsze, czy to natura, czy wychowanie, my mamy naturę taką, żeby ona zbudowaną do wychowywania. My mamy naturę, żeby ona była elastyczna na to, co się dzieje na zewnątrz. I teraz w zależności od tego, gdzie trafisz, to będziesz albo na przykład takim mężczyzną, albo innym mężczyzną. Wiesz co, jeszcze jedno pytanie, które chciałem, zanim przejdziemy trochę dalej, to chciałem do innego tematu, to i trochę z tobą pogadać o komunikacji też w ogóle w relacji, tego jakie mamy te kompetencje komunikacyjne, czy można w ogóle je dzielić na właśnie takie, które częściej mają kobiety, częściej mężczyźni, czy to w wyniku wychowania, czy nie. To często takie pytanie, które pada na różnych spotkaniach jest takie, czy tak bardziej mają kobiety, czy tak bardziej mają mężczyźni? I ja bym chciał nawet cię nie pytać o to, co my mamy bardziej, a co mniej, tylko bardziej cię zapytać o te badania. Czy my w ogóle jesteśmy w stanie przeprowadzić takie badania, w których jesteśmy w stanie stwierdzić, że coś mają bardziej kobiety niż mężczyźni? Bo nie mówię o statystycznie społecznie, nie? No bo wiadomo, że to możemy stwierdzić. To jest pytanie do ciebie, czy możemy, ale to jest pytanie zasadne, bo to jest pierwsze pytanie, które sobie człowiek zawsze zadaje. Czy to w ogóle można zbadać w jakiś sposób? Czy to można zbadać? Tak, jak pojawia się pytanie, na przykład stwierdzenie, większość Polaków myje zęby 5 razy w tygodniu. Jak to było zbadane? Bo na przykład u mnie w łazience nikt nie stał. Nie? I wiadomo, że ci ludzie deklarują. To jak deklarują, to zakrzywiają w którąś stronę. A jak
czy zakrzywiają, że jak im się trochę chciało, ale nie dali rady, to co zaliczają, bo im się chciało, ale nie umyli, czy nie. Mi bardziej chodzi o różnice płciowe też, nie? Że co zależy od płci, a co zależy od wychowania na przykład. Że tam, gdzie widać obarczenie kulturowe, tam te rzeczy, im ono jest wyraźniejsze, tam to widać wyraźnie. Czyli na przykład, jak się bada deklaratywnie, czyli są kwestionariusze i pyta się, kto jest bardziej zalękniony, tak w cudzysłowie powiedzmy, to wychodzi na to, że kobiety bardziej niż mężczyźni. Mhm. Ale jak się pomierzy, to bez pytania, czyli na przykład w FMRI albo w MRI-u albo w czymś podobnym, to wychodzi na to, że nie ma zbyt dużej różnicy. Więc kobiety i mężczyźni podobnie, ale mężczyźni się nie przyznają. Albo nie mają do tego dostępu, albo jedno i drugie. Czyli nie potrafią, bo na przykład 20% mężczyzn ma aleksytymię na pewno, czyli pojawia się jakiś wskaźnik fizjologiczny i mężczyzna nie za bardzo wie, co to znaczy. A na przykład, czyli nie wie, że to jest na przykład zniesmaczenie. Nie wiem, wymyślmy jakąś taką emocję, która być może rzadko się w języku pojawia, nie? I jak nie wiem, co to jest zniesmaczenie, to pomyślę, że po prostu jestem zły. No bo najczęściej mamy takie trzy kredki do malowania, nie? Całych obrazków. Tam jestem zły, śmieszny i smutny. Smutny. Tak? To są te, tak, smutny, zły, śmieszny. To takie trzy emocje i tym próbujemy wszystko tam opowiedzieć, tak byśmy trzy słowa po angielsku znali. No więc okazuje się, że tutaj też, tak, jeśli chodzi o kompetencję emocjonalną, to mężczyźni mają mniejszy dostęp do szerszego wachlarza, ale jakoś tam niespecjalnie, nie? To jest jakiś margines, nie że błędu, no bo 10% kobiet, 20% mężczyzn. Niby dwa razy więcej, ale ciągle nie jakoś specjalnie dużo. Kolejna sprawa jest też taka, że wszędzie tam, gdzie kultura nam mówi, co każdy powinien robić, jest z tym kłopot. Czyli na przykład są takie badania badania polegają na tym, że się nazywa Mahrazin Banaji, się nazywa ta pani doktor. Ona robi takie badania, że patrzy, opowiem, jak one działają, bo tam wyszła na przykład taka różnica. Ona zrobiła takie badanie, właściwie to jej przełożony zrobił takie badanie nad pamięcią. Sprawdził, czy można stać sławnym przez noc. I wypisał listę osób sławnych, pokazał ją ludziom, a następnego dnia, jak przyszli na badania, to pokazał listę osób zupełnie losowych, a trzeciego dnia pokazał listę pomieszanych tych dwóch list i trzeciej, która była zupełnie z nowymi imionami i nazwiskami. I okazało się, że jak poproszono te osoby ostatniego dnia, żeby zaznaczyli na liście osoby sławne, to zaznaczyli osoby sławne, te, które widziały pierwszego dnia i te, które widziały pierwszego dnia. Czyli on powiedział, że można się stać sławnym tylko przez to, że jakby tak bardzo uproszczając ten wynik, mózg pamięta, że skądś zna nazwisko, ale nie wie skąd, więc to pewnie jest sławna osoba. I owa badaczka spojrzała na listę okiem innym i powiedziała tak, a gdzie są kobiety w sławnych ludziach? A pan profesor powiedział, nie ma sławnych kobiet, to co miałem robić? A ona powiedziała, o ty, taki owaki sobie pomyślała, to ja teraz zrobię listę sławnych kobiet. No i podobno i to zajęło trochę czasu, bo tam po Skłodowskiej była przerwa długa, ale w końcu sformułowała listę sławnych kobiet, co już było swego rodzaju symptomem i zrobiła ten sam numer, czyli sławni ludzie, sławne kobiety, przepraszam, kobiety losowe, imiona i nazwiska i potem trzeci raz wszystko pomieszane. I okazało się, że efekt sławności nie działa na kobiety. Ludziom po prostu nie przychodzi do głowy, że kobieta może być sławna. I oni pokazują te, które były sławne i żadnych innych. I potem zaczęła robić taki test, który się nazywa takim testem ukrytego zakrzywienia, takiego ukrytego uprzedzenia, bo może mieć jawne uprzedzenia, na przykład mieć taki szowinizm, który jest szowinizmem agresywnym, czyli że kobiety są groźne, albo szowinizmem życzliwym w cudzysłowie, czyli że są głupie, więc trzeba pani Kasiu, pani tu nic nie myśli, tylko pani to zrobi. A ten test przeprowadza się tak, że się pojawia jakaś czynność lub przedmiot i potem imię. I jak to jest imię męskie, to trzeba kliknąć prawy przycisk myszki, a jak kobiece, to lewy. No i w zależności od tego, czy tam się pojawia na przykład sprzątanie, gotowanie, czy awans, pieniądze, dobry samochód i tak dalej, to ludzie klikają i jakie imiona się pojawiają, to klikają szybciej albo wolniej. I okazuje się, że ja mogę, a ja to już jestem, wiesz, starym knurem, ja mogę uważać, że nie mam uprzedzeń, ale w tym teście i tak mi trochę wyjdzie. Bo mam to tak wryte w głowę, że się i tak mój mózg się zawaha, jak będzie podwyżka i Katarzyna. Nie? Bo, ale jak była podwyżka i Marcin, to mi się nie zawaha. Więc takie rzeczy wychodzą.
To ciekawe, co mówisz, bo poczekaj, też jeszcze jedno pamiętam. zdanie tylko powiem. No, jeszcze mów. jedno zdanie powiem. Że biologicznie z kolei, jakbyśmy odcięli kulturę i badać takie neutralne kulturowe badania, to kobiety między sobą różnią się bardziej i mężczyźni między sobą różnią się bardziej niż kobiety między mężczyznami. Okay. To tak wychodzi. Ciekawe. To bardzo fajnie, że to powiedziałeś. Dzięki. Wiesz, jeszcze mi się przypomniały jedne takie badania dotyczące rozpoznawania autorów publikacji naukowych czy książek. Nie pamiętam, kto jest autorem tych badań, których częściej nazwiska typu Jones i imię S z kropką rozpoznawaliśmy jako mężczyzn niż jako kobiety, czyli częściej to był Simon niż Susan na przykład. Więc to pokrywało się z tym dokładnie, co mówisz, tak? Czyli z tym, tak. że patrzymy na ten pryzmat. To pytanie jest teraz takie, co my możemy zrobić, żeby to zmienić? No my wiemy, co możemy robić, żeby to zmienić, bo to robimy. Jeśli chodzi o to, żeby mężczyźni i kobiety mieli jakieś takie miejsce, w którym są traktowani godnie, to w zasadzie każde pokolenie musi się posunąć o dwa kroki do przodu i o jeden cofnąć. To my robimy od dawna, przynajmniej od czasu sufrażystek się to dzieje. Myślałem, że chcesz powiedzieć, co my robimy od dawna, czyli akurat my się cofamy jako społeczeństwo, a wcześniej my się robimy krok naprzód. Bo rewolucja nie robi samych kroków do przodu. Tak jak Napoleon przeprowadził swoją rewolucję, to potem się okazało, że się nazwał imperatorem, a obsadził stryjów na stanowiskach, więc to nie jest tak, że rewolucja idzie tylko do przodu. Ona się zawsze trochę cofnie. Natomiast jeśli chodzi o różnice takie międzypłciowe, czyli ciągle ich budowanie tam, gdzie nie ma to jakiegoś specjalnego sensu, no to idzie tam wyjątkowo opornie. Na przykład jeśli chodzi o akceptację osób nieheteronormatywnych, to idzie tak zaskakująco dobrze, że nikt nie wie, z czego to się bierze, ale prawdopodobnie bierze się to stąd, że tego się nie da w żaden sposób kontrolować oprócz wielu różnych rzeczy. Czyli ty nie wiadomo, nigdy nie wiesz, jaka osoba, o jakiej orientacji urodzi się w twojej rodzinie i choć oczywiście znamy przykłady, że ludzie najczęściej, znaczy te, o których słyszymy, to takie, że ludzie mówią, że o, to straszny wstyd dla rodziny i tak dalej, to większość osób radzi sobie z tym stresem tak, że jednak uznaje, że to nic złego. I okazuje się, że osoby nieheteronormatywne cieszą się bardzo postępującym wzrostem satysfakcji. Ludzie uważają, że to po prostu ich sprawa, proszę, niech się różne tam nikt nie zagląda, mają chodzić do pracy i zarabiać. Natomiast zanim zaczniemy hołubić tak bardzo egalitaryzm, to warto wiedzieć, powiedzieć oczywiście, że jak zaczynamy hołubić egalitaryzm, to momentalnie tracą na znaczeniu i zainteresowaniu społecznym osoby starsze z niepełnosprawnościami, w tym osoby z otyłością, ponieważ uważamy, że każdy wart jest tylko tyle, ile wnosi. A jak ktoś wnosi mniej albo ma potencjał do wnoszenia w mniej, to od razu wpada w cień egalitaryzmu. Więc to nie jest tak, że egalitaryzm jest jakimś super pomysłem życiowym. Natomiast w biznesie bez wątpienia oczywiście jest, bo biznes jest chciwy, o czym rozmawialiśmy. Więc na pewno tak wygląda. Jest taka badaczka, która bada, co zrobić z tym, żeby ludzie nie dostrzegali różnic społecznych tam, gdzie jest to nieistotne. I albo tam, gdzie jest to przeciwskuteczne, bo na przykład coś się zmieniło i stare zasady już nie znajdują zastosowania. W ogóle tropienie idei, skąd się wzięły stare zasady, najczęściej doprowadza nas do rozpaczy, bo stare zasady, o których się tak mówi, że tradycja to demokracja zmarłych, okazuje się, że ani nie zmarłych, ani nie demokracja najczęściej. A jeśli chodzi o tradycyjne potrawy w Europie, to jeszcze 200 lat temu nigdzie nie były tradycyjne. Więc jak zaczyna się to tropić, to zaczyna wyglądać śmiesznie, skąd to się wzięło w ogóle i jak my się do tego bardzo przywiązujemy, a w sumie to się pewnie zaraz znowu zmieni i cały czas się zmienia. Natomiast myślę, że podsumowując te badania, bo badania to też robi ta Mahrazin Banaji, ona robi badania nad uprzedzeniami i ona sprawdzała, co zrobić, żeby szło. I ona wymyślała różne rzeczy. Dam Państwu przykłady, żeby zobaczyć, co nie działa, a potem powiem Państwu, co działa i się okaże, że to nie jest prosta sprawa. Na przykład nie działa powiedzenie, że już teraz będę dobrym człowiekiem. Okazuje się, że to w ogóle coś tak postanowi, to fajnie i jak wyjdzie z laboratorium, to that's it. Druga sprawa, nie działa, żeby sobie wyobrazić. Żeby sobie wyobrażać, że jakaś grupa, która miała trudniej, czy to jest grupa jakichś tam natywnych mieszkańców, czy to jest kobiet, czy to z niepełnosprawnością, czy to jakichś innych, o których myślimy źle, czy innego koloru skóry, bo to w Stanach Zjednoczonych jest jakiś tam języczek uwagi, to że one w ogóle robią dobre rzeczy. No więc się okazało, czy ja sobie wyobrażam, że osoba na przykład czarnoskóra mi pomogła, tak sobie wyobrażam i idę na zewnątrz. No i to dzieje się to samo, co w poprzednim przypadku. Sobie wyobrażałem i wszystko w piach. To potem sobie mogę wyobrażać, że tam mi zrobiła coś dobrego, a ktoś, kto go uważał za dobrego, mi zrobił coś złego. I tutaj ten efekt trwa dłużej, ale nie jakoś specjalnie. Niestety problem polega na tym,
zawsze przed personifikacją mózgu trochę się waham, ale mózg nie jest głupi. On po prostu reaguje płynnie i powinien zdrowy mózg reagować na to, co widzi na zewnątrz. Więc to, co ja sobie wyobrażam w laboratorium, jeżeli zostanie skonfrontowany z inną sytuacją na zewnątrz, to ja prawdopodobnie mózg to odrzuci natychmiast. Ja nie mogę funkcjonować w opozycji do tego, co się dzieje na zewnątrz. Jeżeli mówisz, że powrót do starej kultury, w której żyłeś. Tak, on cię momentalnie sprasuje. Nawet jeżeli nie będziesz miał specjalnie takiego otoczenia, to wystarczy włączyć telewizję i filmy, już nie mówiąc o filmach z lat 60., gdzie przemoc wobec różnych grup społecznych była zupełnie na porządku dziennym. Tak, bo no oczywiście, no my też w ogóle rozmawiając o przemocy, najczęściej mówimy, że mężczyźni są też sprawcami, ale też są najczęściej adresatami, nie oszukujmy się. To mężczyźni najczęściej robią krzywdę innym mężczyznom zresztą. I tak teraz mniej niż do tej pory, bo jeszcze w XVI wieku była taka tradycja prowadzenia wojny, że jak się najechało jakieś państwo i się je pokonało, to wszystkich mężczyzn się zabijało tam. Wszystkich, co do jednego. Nawet nie ma jednego, był taki typ genotypu w Afryce, którego teraz nie ma w ogóle, bo po prostu ich zabili wszystkich. Tak jakby na przykład Niemcy przegrały wojnę, to by się zabijało wszystkich Niemców i niech się ogarną teraz z tym, co mają. Nie? Więc i tak jest lepiej, bo się tak nie mordujemy jak do tej pory, ale ciągle nie jakoś super ekstra. Pewnie to nie jest ten punkt, którym uznajemy, że już jesteśmy na szczycie. Ale mężczyźni dużo krzywdy sobie nawzajem robili. Zresztą teraz też jak mają taką swoją wersję, do tego jeszcze dojedziemy. Natomiast ona mówi, że to, co możemy robić, to zmieniać kulturę wokół siebie, dlatego że jak nad nią pracujemy i modelujemy, i to jest odwieczny taki problem, czy mężczyźni powinni, jak chcą, zmywać gary? No powinni, bo po pierwsze chcą, czemu niby nie, a po drugie, jak zmywają, to na przykład to zwiększa prawdopodobieństwo, że czy mają syna, czy córkę, to ich dziecko będzie bardziej żyło w poczuciu, że może robić, co chce. Czyli na przykład córka będzie chciała być po prostu, nie wiem, kimś, co my nie myślimy, żeby chciała, na przykład operatorem czołgu, czyli gustliką, jak będzie chciała być z czterech pancernych, to se zostanie tą gustliką i nie będzie widziała z tym jakiegoś głębszego problemu. I widać, że jest taka korelacja. Ale to każde pokolenie robi swój krok i my jesteśmy odpowiedzialni, żeby swój zrobić, a każde sztuczne wymyślanie różnych rzeczy, prawie każde, bo niektóre sztuczne pomagają, ale prawie każde powoduje, że jak trafimy do tego samego środowiska, to ono nas sprasuje. I tak samo jak my robimy szkolenia, dam ci jeszcze jeden przykład. To jest przykład dzieci, więc dzieci z jednej strony są bystre, a z drugiej jednak są głupie, no bo to dzieci, więc zależy, gdzie miarkę przyłożymy. Ale to jest badanie z udziałem 6-latków dotyczące uprzedzeń rasowych w Stanach Zjednoczonych i tam powiedziano 6-latkom, że to jest bezpodstawne, że osoby czarnoskóre mogą liczyć na mniej, tak uogólnijmy, i że biali coś tam, a bycie czarnym to też jest duma, ale że czarnym jest trudniej i tak dalej, a że białym jest łatwiej i że w ogóle, i że oni robią takie zwarte grupy i tak dalej. I te dzieci wyszły i moglibyśmy jako dorośli na pierwszy rzut oka mieć poczucie, że te dzieci, teraz będzie takie Black Pride, że one wszystkie teraz usiądą, będą z tymi flagami, będą na Netflixie kręciły filmy o czarnoskórych osobach i tak dalej. Otóż efekt tego badania był taki, że te dzieci się rozlazły po przedszkolu, szukając sobie białych kolegów. Bo jak im ktoś powiedział, jak ten system działa, to one się wolały w niego wpisać, niż zawracać Wisłę kijem, choć w Stanach pewnie nie wiedzą, co to sformułowanie znaczy. I to samo się dzieje tutaj, że my czasami im bardziej, dokładnie, with the stick, i że my wiemy, jak ten system działa, to oczywiście, że jakaś mała część osób spróbuje się postawić, ale niebagatelna armia postanowi się wpisać w to właśnie. Czyli skoro tak jest, skoro to tak działa, to ja po prostu muszę mieć takich kolegów, którym jest łatwiej i oni mnie za sobą pociągną. Czyli jednak znowu kultura zjada strategię na śniadanie, jak to kiedyś, tak? Nie pamiętam, czy to Peter Drucker powiedział, kto to powiedział. Tak, znaczy socjalizacja jest na pewno silniejsza od wielu różnych rzeczy. Od rekrutacji w firmie socjalizacja jest silniejsza. Możesz rekrutować kogo chcesz, jak kultura organizacyjna jest silna, to go i tak sprasuje. W związku socjalizacja, ty możesz być jakąś osobą, możesz być super silną osobą, a trafiasz na osobę, która jest takim
energetycznym, właściwie ty jesteś energetycznym bankomatem dla niej i ona jest jak latarnia morska. Ty cały czas mówisz, jakie masz na nią pomysły, co ona powinna robić, a ona jęczy i to się wszystko o nią rozbija. I to jest taka antysiła, że ty w końcu kończysz bezsilny, a ona dalej jest silna, tak jak była w tym jednym miejscu i nic jej się w życiu nie zmieniło. I co z tego, że ty byłeś silny, jak trafiłeś w takie, dlatego rozmawiamy o tym od początku, że człowiek ważny jest, jaki jest, ale jest też ważne, w jaką sytuację życiową trafi. I podejrzewam, że nasi oglądacze też się tego w życiu zorientowali, że byli jacyś i sytuacja, w którą trafiły, ich albo pogorszyła, mieli pecha, albo poprawiła. Na przykład ktoś mógł być bałaganiarzem, a trafił na takiego partnera w życiu, który na przykład jest większym bałaganiarzem od niego. Jesteś po prostu zrobił taki pedant, że w życiu takiego nie widzieli, nie? Że po prostu wystarczy trafić na gorszego syfiarza od siebie i ci się wszystko przestawia. Albo odwrotnie, byli względnie zaradni, a tu nagle krok po kroku się okazuje, że właściwie to nie muszą nic robić, bo jak będą jęczeć, a jak wrócą do domu, to opieprzą całą rodzinę, zrobią sobie kawę i zamkną się w pokoju, to można tak przeżyć do emerytury, więc ludzie też gnuśnieją. Ale co, nie ma dla nas nadziei? To kultura jest tak dużym wyznacznikiem, że co, że nie jesteśmy... Nie mówi się tego. Prowokuje cię trochę teraz, ale... Tak, no prowokujesz, bo wiesz, jaka jest odpowiedź. No odpowiedź jest taka, że to jest ten konflikt socjologii z psychologią cały czas, no, że socjologia zakłada, że nie ma co badać jednostek, bo kultura pracuje, a psychologia twierdzi, że już nie chcę dawać instagramowych mądrości, ale że jesteśmy oceanem, ale ocean składa się z kropel, nie? Więc i że to się jakoś... Natomiast to nie są wielkie kroki. To są kroki bardzo malutkie i my je malutkie robimy. Każdy też odpowiada za swoją rodzinę, tej, której jest. Czyli chce ułatwić życie swojemu synowi albo swojej córce, żeby nie zachowywali się tak, co jest kulturowo niezasadne, bo dostaną plombę, bo jak ktoś wyjdzie i zachowa się, kultura robi te kroki niewielkie, więc my ją tak trochę popychamy. Zawsze się znajdą jakieś osoby, które są rewolucyjne. No i super, my ich nie hamujemy, tak się dzieje. Ale moralność i kultura zawsze jest zależna od potrzeb. Kiedyś potrzeba było, żeby było wiele zdrowych osób, nawet jak się szło na wojnę, teraz bardziej potrzeba, żeby było mniej, ale kompetentnych. Nie? I my się cały czas adaptujemy do czasów, a takie dziady jak my, no to już trochę możemy sobie podywagować, ale my już się swoje mamy poadaptowane, no my już się wiele na starość nie zmienimy, ale możemy nie utrudniać. Możemy nie utrudniać. Słuchaj, a znaczy, to hasło jest takie, róbmy swoje, czy co? My ciśniemy w tę stronę, którą uważamy, że jest sprawiedliwsza w tej sytuacji, w której się znaleźliśmy. A może się powinniśmy jednoczyć? Może to jest droga, że powinniśmy tworzyć grupy wsparcia albo grupy wspierające się i wpływać? No tak, to jest takie powiedzonko, że współczesny mężczyzna dzieli swój czas na dwie czynności. Pierwsze to jest udawanie, a drugie rozpacz w samotności. To jest, wchodzimy do świata terapeutycznego, który lubi się potaplać w takich smutnych rzeczach. Może część z panów znajdzie takie zastosowanie do tego. Tak, zasadniczo tak. Czyli jest parę takich rzeczy, które się, jeśli chodzi o męskość, nie zestarzały. Nie zestarzało się na przykład to, że mężczyźni właściwie od niepamiętnych czasów kojarzyli się ze swego rodzaju dyscypliną. Nie wiem, czy ci to dzwoni. Nie bez powodu. Dlatego, że jak mówimy o kontakcie mężczyzn z jego własną emocjonalnością, to spora część emocjonalności męskiej jest destruktywna i agresywna. Jest trochę, jak to mówiło się w plemionach tradycyjnych i w starodawnej Polsce, jak silnik od Ferrari zamknięty w trabancie. Że jeżeli nie potrafisz tego kontrolować, to cię powiezie w różne miejsca, cię powiezie w rozwiązłość, w choroby, w uzależnienia, w siedzenie w więzieniu i tak dalej. W związku z tym, jak chłopiec przestawiał być mężczyzną i przychodził ten tradycyjny proces inicjacji, to on prawie wszędzie polegał na tym, że chłopiec miał udowodnić, że jak mu coś przyjdzie do głowy, to niekoniecznie będzie to wyrażał. I gdyby to chodziło tylko o płakanie, to nie mielibyśmy problemu, bo mi tak, mężczyźni powinni wyrażać emocje i płakać. Tak, ale mężczyźni mają sporo też takich emocji, zresztą jak kobiety, które nie powinny być wyrażane jednak, ponieważ emocje powinny być regulowane, na przykład agresja jawna. Agresja jawna jest niebezpieczna i kosztowna społecznie. I ona poza taką, nawet, nie mamy teraz chyba czasu, żeby o tym rozmawiać, bo to nie jest nasz temat, ale u nas w kulturze zachodniej hydrauliczna teoria emocji
zbiera żniwo przynajmniej od Freuda, jak nie wcześniej. Czyli takie poczucie, że jak czegoś nie wyrazisz, to to z ciebie wybuchnie. Pół świata w ogóle nie ma z tym problemu, ponieważ oni nie uważają, że emocje jest czymś, co jest w tobie i wybucha. W takich w kulturach jak Turcja czy na przykład Chiny, emocje to jest cień sytuacji. One nie są we mnie, one są na zewnątrz. I ja ustalam reguły, negocjuję reguły sytuacji za pomocą emocji, które wyrażam. I to nie takich emocji, że jestem zły albo smutny, tylko na przykład nie akceptuję zachowania, to jest emocja. Albo nie mogłem jeść, bo ona wyjechała. To jest emocja dla tych osób. A nie coś, czyli coś na zewnątrz, co się dzieje, tak? Rozumiesz? Bardziej. Czyli nie czuję, sobie, nie czuję tęsknoty i smutku, tylko nie mogę jeść. Tak, tak, dokładnie. I jak ty pytasz ludzi, która sytuacja jest dla nich bardziej emocjonująca, to oni nie wiedzą. A jak mówisz, która jest bardziej ważna, to oni odpowiadają na to pytanie, że to jest. A jak pytasz ich o emocje, to udzielają odpowiedzi takiej na przykład. Nie móc jeść, śmiałem się, to jest emocja. I ty wtedy to robi, Batia Mesquita się tym zajmuje. I ona mówi, ona myślała, że ci ludzie nie rozumieją w ogóle, o co ona ich pyta. Mówi, no tacy, żeby aż byli ułomni, bo ona badała w Holandii imigrantów ze wschodu. A okazuje się, że w kulturach wschodnich emocja jest czymś, co jest pomiędzy ludźmi, a nie w środku. Więc to nasz, i na przykład jak im się, tym osobom mówi, że w różnych sytuacjach się warto zachować różnie, to oni nie mają żadnego problemu, żeby się zmienić, a nie, że to ja będę nieautentyczny. Tam w ogóle takiego konceptu nie ma, że ja coś mam w sobie i ja to hamuję. To my jesteśmy trochę tym obarczeni, że to musi się z nas wylać, bo jak się nie wyleje, to nam wyleci tyłem, nie? I tam w ogóle będą dramaty. Ale to jest ciekawe, co mówisz, bo z jednej strony mówimy o różnym rozumieniu w ogóle i pewnie poczuciu szczęścia, bo być może jest tak, że deklaratywnie, gdybyśmy zapytali te dwie grupy, to i jedna i druga grupa w zależności od tego, jak wyraża, może się czuć bardziej lub nieszczęśliwa, tak jak wspomniałeś, w zależności od tego, w jakiej kulturze przebywa. Bo podejrzewam, że ten rodzaj wyrażania emocji poprzez działanie, kiedy przeniesiemy do takiej grupy, która wyraża poprzez mówienie o tym, co we mnie, to te dwie osoby mogą się totalnie nie skomunikować ze sobą i mówić, ty w ogóle nie masz dostępu do emocji, a tak naprawdę ta druga osoba mówi, jak to nie mam, przecież poszedłem powiedzieć. A z drugiej strony myślę sobie o czymś takim jeszcze pod spodem, czyli o zdrowiu. Chociaż znowu dochodzimy do tematu, jak to zbadać, nie? No bo to jest problem odwieczny. Tego, na przykład jaki to ma wpływ na zdrowie, nie? No bo jednak w tej kulturze zachodniej i to, czego się uczymy, myślę bardziej w kulturze europejskiej, o wyrażaniu emocji, o świadomości emocji, o nazywaniu emocji, że jak nazwiesz, lepiej sobie radzisz, o potrzebach, które są ukryte pod emocjami, no to jakby założenie jest takie, że robisz to dlatego, żeby bardziej zdrowo żyć. No i to jest to pytanie, może to jest pytanie może pierwsze, co jest bardziej zdrowe? No więc odpowiedź jest taka, że zależy od kultury, w której się znajdziesz, bo wyobraźmy sobie, że jesteś osobą, która przyjechała tutaj, to też jest przykład autentyczny z pani profesor. Ona mówi tak, wyobraź sobie, że jesteś osobą z Turcji, załóżmy migrantem i ktoś mówi w Polsce albo w Holandii, bo oni są tacy bardziej, że kto rozwalał w bibliotece i nikt z klasy nie podnosi ręki, bo to taka uczniowska sytuacja. Ale jedna osoba, taki chłopiec z Turcji jest po prostu na granicy płaczu i ty mówisz, to ty to zrobiłeś. Tak? Wstań. On wstaje i po prostu płacze. No więc i dostaje karę. W efekcie się okazuje, że on jest z kultury, która jest kulturą honoru i autorytetu i dla niego w ogóle posądzenie go o to, że on to zrobił, jest największym dramatem, jaki on może przeżyć emocjonalnie. No więc takie interpretacja emocji może jest użyteczna u niego, ale w Holandii nie jest. Tak? Ponieważ powinien właściwie, dlatego my też często mówimy, że jak wychodzisz na zewnątrz, nawet jak gdzieś jesteś, to możesz mieć swoją kulturę, ale na zewnątrz musisz wiedzieć, co się dzieje. Dam ci inny przykład. Czy chcesz coś powiedzieć i ci ucieknie? Bo nie, wiesz co, mam pewną hipotezę taką, którą chciałem z tobą też sprawdzić odnośnie tej kultury, bo to może my się wychowujemy w dwóch kulturach, kulturze męskiej i kulturze żeńskiej i teraz w związku z tym, jak się te dwie kultury spotykają, no to jak to w kulturze, mamy zupełnie inny język i zupełnie inny sposób wyrażania i się zaczynamy przekonywać do swojej kultury, co ty na ten temat myślisz? Nie wiem, to jest jakoś głębokie bardzo. Prawdopodobnie masz tam większy dostęp niż ja. Mnie się wydaje, że tak na takim płytkim poziomie
że ludzie zaczynają stękać, jak to przestaje być użyteczne. Że tak jak od tego zaczęliśmy. Bo to też nie jest tak, że wszystkie kobiety chcą to zmienić i wszyscy mężczyźni chcą to zmienić. Jest taka grupa kobiet, którym to bardzo pasuje, co się działo. Nie? To zawsze tak jest. Przegłosowujesz podatki. Część biednych osób chce, żeby były niższe, a część nie chce, bo wiedzą, że, nie, że byli drudzy od końca, a teraz będą razem z tymi pierwszymi na równo i to jest wstyd, nie? Więc to nie jest tak, że wszystkim to nie pasuje w kulturze zawsze, ale jak rośnie pewna jakaś masa i stare zasady przestają działać, na pewno społeczeństwo jest w jakiś sposób zobowiązane wymyślić coś nowego, a nie kurczowo się trzymać i doprowadzać do tej sytuacji degradującej. Tak samo jest z płciami, nie? I tak samo jest z emocjami, że one mają jakąś swoją interpretację. Znaczy to, co mówi ta badaczka, to to, że emocje nie są czymś bardzo konkretnym, tylko najczęściej rodzice nam tłumaczą, co my czujemy i co to z tego wynika. Myślę, że dam wam jeszcze jeden, jeszcze jeden przykład, który ja na przykład bardzo lubię, a może kiedyś to też obejrzy znana nam obydwu Joanna. Że to jest, Ogląda na pewno. Że to jest wstyd. Wstyd w kulturze wschodniej jest pozytywną emocją. Jak ja się wstydzę, w ogóle matki się najbardziej boją, że ich dzieci będą bezwstydne na wschodzie, ponieważ, czyli tam Chiny, Turcja, reszta, ponieważ jak ja czuję wstyd, to cała rodzina jest ze mnie dumna, dlatego, że jeżeli ja czuję wstyd, to wiem, że zrobiłem coś nie tak, a wiem, jakie są zasady. Czyli komuś wszedłem w jego pole, tak? My tak ładnie mówimy, właśnie, my wtedy mówimy tak, że to nie znaczy, że ja się do tych wszystkich zasad mam stosować, ale wiem, że je przekroczyłem, że moja wolność kończy się tam, gdzie się zaczyna cudza. I wstyd jest sygnałem, że moi rodzice mi przekazali i że ja wszystko jedno, co się dzieje na zewnątrz, uważam cały czas kątem oka, czy nie wchodzę komuś na jego pole. U nas wstyd jest najczęściej, interpretujemy jako odrzucenie społeczne, a na wschodzie jako akceptację społeczną. Wyobrażasz sobie taki numer? No więc. No właśnie, wiesz co, ale powiem ci, że jak ty o tym mówisz, to ja aż wewnętrzny opór czuję po prostu. Ja czuję w sobie, że po prostu mam taki zgrzyt, bo sobie myślę, what the fuck w ogóle, nie? Że to jest jakieś takie destrukcyjne i tak dalej. I to jest tak, że robisz mi, mówiąc po staropolsku, totalnego mindfucka, bo ja sobie myślę o perspektywie bardziej takiego zdrowia, czyli odpowiedź jest jaka, że no właśnie, to co jest tym, to odpowiedź jest, róbmy to, co jest dla nas użyteczne w danej kulturze, czy jak? No pewnie jak patrzymy z szerokiego kontekstu, to presja społeczna będzie taka, żebyśmy robili to, co jest adaptacyjne dla nas, żeby mężczyźni sobie dobrze radzili kobiety, a żeby sobie nie robili nawzajem krzywdy, bo generalnie nam się opyla, jak wszyscy będą sprawnie funkcjonowali, no to jednak mimo wszystko podejrzewam, do pewnego stopnia jest aksjomat. No to w którą stronę powinniśmy zmierzać? No wiesz, mężczyznom się daje różne propozycje, które powinny robić. Myślę, że z takich, które ja na przykład najbardziej uważam się najczęściej pojawiają, to, że młodzi mężczyźni powinni się zająć młodymi mężczyznami, tak jak było to do tej pory, a w zasadzie nawet chłopcami. Że jest mówimy jak do tej pory, czyli jak w plemiennych takich kulturach, tak? To do tej pory było tak, że człowiek był dzieckiem albo płci jednej, albo drugiej, I dojrzałość nie była kwestią wyboru. Po prostu dochodziłeś do pewnego wieku i od dzisiaj już nie. Nie, że mamo, zrób mi kanapkę, a ty masz 42 lata, nie? Ale się ciągle zastanawiasz. Nie chcesz dzisiaj iść do szkoły, jesteś dyrektorem. Nie, tam miałeś tak ile się już my, 6, 2... Dokładnie, tak. Tam miałeś lat 6, 12, 14 i po prostu się zrobiłeś dorosły. Zabierali cię na inicjację, tam cię działy różne rzeczy, czyli robili różne rzeczy z twoim ciałem, a ty miałeś pokazywać, że niekoniecznie musisz dać temu wyraz. Tak jak rozmawialiśmy, że było to pewne symboliczne pokazanie, że od tego momentu przestajesz być napędzany tylko, to jest idealizm, bo oczywiście wiadomo, że tak nie było, ale że nie jesteś napędzany tylko emocjami, ale że jesteś zdyscyplinowany i potrafisz je regulować, nawet nie kontrolować, ale regulować, i że teraz zaczynasz być nie jak chłopiec odpowiedzialny za siebie, tylko jak mężczyzna odpowiedzialny za innych. Tym się różniło bycie chłopcem od bycia mężczyzną. I jak się tak stawałeś i wracałeś do tej wioski ostentacyjnie wraz z innymi mężczyznami, którzy teraz byli twoim głównym otoczeniem, to mama aż cię tak nie poznawała, to ojej, co to za mężczyzna przyszedł, nigdy go w tej wiosce nie widzieliśmy i tak dalej, tak?
na przykład Filip Zimbardo mówi, że to jest taka choroba dzisiejszych czasów, że chłopcy, że mężczyźni odwrócili się od chłopców. Na przykład ja czasami widuję taką scenę na siłowni, nie będę tej cytował dosłownie, ale powiem Państwu, bo jest to scena wzruszająca. Wchodzę na siłowni i tam siedzi taki facet, tam jest dużo mężczyzn w różnym wieku. I jeden jest taki, to ja sobie myślę, ciekawe ile ma lat, a potem on mówi, że miał 61 okrągłe urodziny, więc ja sobie wtedy myślę, wow, to jeszcze jest czas, można cisnąć. No i wchodzi mężczyzna młody, nie wiem, ile może mieć lat, bo im człowiek jest starszy, tym mu się trudniej ocenia, ale nie ma 18. I mówi tak do niego, nie będę Państwu słyszał, on mówi tak, kurwa, Stefan, co siedzisz, nie? Patrzę, do kogo on mówi, nie? A on do tego starszego pana, taki 61 mówi. A Stefan mówi, kur, nie mogę, Romek, już dzisiaj. On Stefan, kur, będziesz tak siedział, że chodź na rower. Ja nie mam z kim na rower iść, kurwa, nie będę sam jeździł, z tobą pojeżdżę. Daj spokój, już nie mam siły, nie chcę myśleć. O Jezu, to se postoisz, to se pogadamy przynajmniej, nie? Ja tak mówię, Boże, będę płakał. Bo to są właśnie takie sceny, jakie chodzi, a nie, że patrzymy, jak ktoś mówi, to debile, każde pokolenie jest gorsze od poprzedniego i się odwracam. Więc właściwie duzi mężczyźni są odpowiedzialni za małych, ponieważ bez względu na to, jak kobiety by skisły na to wzorca, a jednak męskiego nie przekażą i odwrotnie. My możemy sobie zrobić podcast o kobiecości, na pewno będzie sympatycznie, pochichramy sobie i poślimy się, ale tam prawdy w tym będzie tak sobie, na tyle, co tam przeczytaliśmy i co nam Joanna podpowie. A resztę nie będziemy wiedzieli. No więc i tak samo jest to. Jest to jakiś obowiązek. Więc to jest jedna rzecz taka, żeby się mężczyźni nie odwracali duzi od małych i są za nich cały czas odpowiedzialni. Druga, żeby mężczyźni nie polegali, jeśli chodzi o zdrowie, na lekarzach. To już jest za późno. Służba zdrowia jest licha, zwłaszcza w Polsce, jak ktoś nie ma pieniędzy, no to jest takie hasło NFZ-u, czas leczy rany. To jak idziesz do lekarza, to już jest za późno. Mężczyzna powinien być sprawny. Nie dlatego, że będzie wojna. Ja już kiedyś był taki szowinistyczny dowcip, że mężczyzna nie powinien sprzątać w domu, bo jak przyjdzie wojna, a jak będzie i on akurat będzie zmęczony, to co? No więc, więc chodzi o to, żeby on nie był za bardzo zmęczony. Tak, że tu i niestety woda i faje tyrają. W naszej kulturze mężczyzna nie powinien odmawiać alkoholu. No nie da się dobrze funkcjonować pijąc niestety. I to widać zwłaszcza w mężczyznach, którzy piją regularnie. Alkohol po prostu tyra. Nie bójmy się tego mówić. Coraz więcej osób nie pije i prawdopodobnie coraz więcej będzie nie piło, ponieważ nie da się utrzymać zdrowia po prostu pijąc alkohol. To jest straszne. Już nie mówiąc o układzie nerwowym, nie ma takiej ilości alkoholu, która byłaby bez znaczenia dla układu nerwowego i człowiek tępieje co roku. W związku z tym lepiej tego nie robić i mężczyzna jest odpowiedzialny za swoje zdrowie. Kobieta też jest, ale mężczyzna się zawsze kojarzy, takie this is Sparta i tam cała reszta rzeczy. To nie jest taki głupi pomysł. Oczywiście, jak wejdziemy w środowisko terapeutyczne, to wiemy, że i tę gumę da się przeciągnąć, czyli można tak zacisnąć zęby i tak się wpieprzyć w sport, żebyś już nic nie czuł. Czyli na przykład biegasz triatlony, półmaratony i tak dalej i co prawda się chwalisz na Instagramie, że znowu przebiegłeś miliard kilometrów ścigając się z niedźwiedziami, a połowa twojego audytorium się zastanawia, jak bardzo musisz swojej żony nie lubić, nie? No bo jak tam wyszedłeś i chcesz nie być aż tyle w domu, to znaczy, że coś tam jest zagrzebane. Zresztą jest taka korelacja, że im więcej postów na Instagramie, tym większe problemy emocjonalne, ale tam to nie mój zakres zainteresowania. Influencerzy. Tak, nie, influencerzy mają tłuczone, że ma być system tematycznie, więc to jest zupełnie inna historia. Jak ktoś nie ma tłuczone, to po prostu robi, to się zawsze zastanawiamy, co to za tym stoi, że znowu jestem, zgadnij, czy to moje nogi, czy parówki, bo prawdopodobnie są takie różne korelacje, co to o ludziach świadczy. Zresztą też materializm silnie koreluje z poniżaniem w dzieciństwie, więc Instagram polecam Państwu tę zabawę. W każdym razie, no, więc pomijając to wszystko, jak czujesz, że cię zęby bolą, a je zaciśniesz tak, że nie możesz puścić, to ci już nie bolą, no bo masz inne problemy wtedy. I to samo czasami jest ze sportem, że oczywiście można w niego wejść, ale nie tak, żeby ulec biodegradacji w trakcie, tylko żeby być zdrowym. To jest dobre zalecenie, dobrze się czuć, a nie wczoraj wziąłem po 20 na ławce, to dzisiaj wezmę po 40, zobaczymy co się stanie, bo trzeba cisnąć. Nie, trzeba być zdrowym, się porządku czuć. I o tym obowiązku też trochę mężczyźni zapomnieli. Przed wojną mówiło się tak, że mężczyzna powinien być inteligentny, moralny i dbać o krzepę fizyczną. I że żadnej z tych rzeczy nie może porzucić. Bo jeżeli skupi się tylko na krzepie, zamieni się w zwierzę. Jeżeli się skupi tylko na moralności, zamieni się w radykała. A jeśli będzie tylko inteligentny, zamieni się w bestię i będzie potem robił komory gazowe. Także jest tylko inteligentny, a reszty nie. Czyli mężczyzna powinien być moralny, inteligentny i sprawny fizycznie. Ciekawe.
I że, ale, nie, ale tak jak każdy system wartości, nie można tych wartości oddzielać, bo one zaczynają dziczeć. Nie? Kolejna sprawa, to może jeszcze tylko powiem o ze dwóch takich czy trzech rzeczach, o których się mężczyznom mówi, żeby budowali sobie plemię, które ich wspiera, a nie takie, które ściąga w dół. I to jest to, co ty powiedziałeś, że nie takie, że mnie pilnują, żebym ja nie przestał pić, bo wtedy im będzie wstyd, się będą musieli zastanowić, co z tym robią, tylko takie, co mnie zachęca, takie weź Stefan, kurna, sam nie będę jeździł na rowerze. Tak, to jest lepsze plemię, zakładając, że Stefan nie ma rozrusznika serca, a bateria mu się wyczerpała, ale to jest lepsze podejście. Tymczasem my mamy mnóstwo takich plemion, które nas właśnie pilnują i ściągają w dół, albo są takie przaśne śmieszki, heheszki, w ogóle super, ale jednak w długim terminie jesteśmy stratni. I też trzeba zwrócić uwagę tutaj, że takie plemiona też wciągają w takie fałszywe poczucie osiągnięć. I gry komputerowe też są takim miejscem. Nie, że nie wolno grać, bo lubimy i fajnie. Ale pytanie jest takie, czy to jest to osiągnięcie, o które nam w życiu chodzi. I najczęściej nie jest, ani nie relaksuje, a przez to, że gramy długo, bo gry są często budowane na modelu uzależniającym, to mamy cały następny dzień przewieziony, bo śpimy za mało. Więc czasami są takie rzeczy, które są na piątkę, ale trzeba by jednak je pożegnać. Browar też może być na piątkę. No, są takie badania z udziałem par, które mają rzucać palenie i one mówią, że wiedzą, że palenie jest niezdrowe, ale jest to jedno z nielicznych źródeł intymności w związku. I one nie mają innego pomysłu, co miałoby im dostarczać intymności. Więc jeżeli ja mam jedynych znajomych od picia browaru, no to będzie mi ciężko. Bo ja po prostu jak przestanę pić, no to nie będę patrzył, jak reszta rozmawia pod stołem, a ja po prostu się zastanawiam, co ja tutaj robię przy kolejnym soku pomarańczowym i Virgin Mojito. Tylko jednak powiem, że dobra, już trudno, już od następnego razu nie będę pił, nie? I spróbuję ich dogonić tam, co najczęściej się nie kończy dobrze. Ostatnia i przedostatnia, a właściwie ostatnia rzecz, o której chciałem powiedzieć, bo to też jest bardzo istotne, bo powiedzieliśmy już też o tym, że oczywiście, że powinien dbać o siebie, że kiedyś myśleliśmy, żeby był romantyczny mężczyzna, to już się zestarzało. Mężczyzna nie musi być bardzo romantyczny, ma być teraz wrażliwy na potrzeby. To jest czuły barbarzyńca. Czuły brutal, tak, tak, wrażliwy na potrzeby. To hołduje tej zasadzie, którą ogólnie społecznie mamy, że nie chcemy być, żeby ludzie nas, nie chcemy traktować ludzi tak jak siebie, tylko jak oni by chcieli być traktowani. I to mamy szansę zrobić. Już przy tej edukacji społecznej możemy się dowiedzieć, czego ludzie wokół nas chcą, zastanowić się, w jaki sposób możemy im to zapełnić, pozostając w równowadze ze sobą, bo nie można komuś udzielać wsparcia, jak samemu jest się wytrąconym z równowagi. I gdzieś tam się znajdziemy z tym wszystkim, to będzie porobione. Ale jeszcze chciałem powiedzieć, że z taką rzeczą, która bardzo służy mężczyznom, oprócz dyscypliny, oprócz dbania o siebie, oprócz tego, jest kreatywność. I nie tylko tata Muminka pisał, ale moglibyśmy takie hasło wyprodukować, że być jak tata Muminka. Tata Muminka pisał. Pisanie bardzo pomaga. W ogóle pisanie pomaga tak dobrze, jak chodzenie do terapeuty. Marek Aureliusz pisał. Polecam. Tam on dużo pisał w kółko to samo, znaczy, że ciągle o tym myślał, ale jak tego nie czytamy jak współczesnej beletrystyki, tylko kolesia, który siedzi wieczorem, zastanawia się nad życiem i pisze, no to jąderka się ściągają z wrażenia. Bo to są historie wiekopomne. To właściwie tam tylko brakuje słów Messenger, SMS i YouTube, ale to są problemy zupełnie te same. I pisanie bardzo mężczyznom pomaga. Zresztą kobietom też pomaga, ale rozmawiamy teraz o mężczyznach. Czyli nie to, że ja tylko konsumuję to, co inni mi dostarczają, ale też sam wytwarzam. Można mieć fundację, która tam zamiast z chłopakami z poprawczaków pracuje, żeby grali w piłkę, a nie szli z powrotem na ulicę. Można pisać pamiętniki, można czytanie też bardzo pomaga trochę dziennie mężczyznom bez wątpienia, bo poszerza horyzonty, ale pisanie bardzo i o tym procesie kreatywnym wydaje się kultura trochę zapomniała, że mężczyźni oprócz tego, że strzelają i umierają, czyli też nie mają kontroli nad swoimi ciałami, każdy znosi swój bagaż kulturowy do końca, to że też są twórczy, to kultura zjadła, a mężczyźni są tak jak i cała reszta osób, bez względu na to, jak ich podefiniujemy, czy to kobiety, czy niezdecydowani, czy coś tam, tworzenie pomaga człowiekowi, a u mężczyzn to trochę stępiało, już nikt o tym nie przypomina tak bardzo, jak do tej pory. I polecam państwu w ogóle, a panom zwłaszcza, żeby coś skrobnąć, tam z 5 liter postawić dziennie, bo to jest gruby wątek. Tak jak powiedziałem, jak się na przykład bada, czy pomaga zwierzenie się osobie niekompetentnej z problemów, to są badania profesora Richarda Wisemana, czyli weź mi się tak wygadaj, to ci ulży,
No to mogę Państwu powiedzieć, że lepiej pomaga napisanie pół strony w pamiętniku. To bo zwierzamy się bardziej kompetentne. Być po... To każdy ma swoją bajkę, Marcin. Dziękuję, że się z nami podzieliłeś. Jednakowoż interpretacja profesora jest równie skromna. On mówi, że to dlatego, że pisanie, podobnie jak mówienie, pozwala nakreślić pewien związek przyczynowo-skutkowy, który nam się nie buduje, kiedy tylko nam się mieli w kółko to samo w głowie. Emocje nie zawsze są zwerbalizowane, one czasami są w dużej mierze, właściwie powinienem powiedzieć, że uczucia nie zawsze, bo emocje są właśnie takie, są takim zjawiskiem fizjologicznym, ty mieliś to samo pytanie, zdania są niedokończone, 500 razy jak ona mogła, 600 razy dlaczego ja, a jak zaczynasz pisać, no to 600 razy dlaczego ja nie napiszesz, bo ty się nie chce, po prostu już 3 razy napisałeś to coś, więc próbujesz pisać dalej. Być może tak, taka przynajmniej jest jego pobieżna interpretacja, choć oczywiście nie wiemy, jak to niby sprawdzić, że jest poprawna, ale on mówi, że jak produkujesz związek przyczynowo-skutkowy, to jakoś tam się jakoś zaczyna kleić nagle w twojej głowie, nie? I efekt tego jest lepszy, niż się spodziewamy. No. Wiesz co, trochę wspomniałeś o tej przyczynowości, bo to też jest ciekawe, w sumie dlaczego my jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, bo powiedziałeś o pewnej stracie tego rytuału przejścia, które trochę jest tłumaczone, przynajmniej z tego, co ja wiem, całą tą rewolucją ekonomiczną i też tym, że my po prostu zaczęliśmy skupiać się na innych rzeczach i brakuje nam takiego wsparcia rodzinnego, wsparcia takiego plemiona mężczyzn, wśród których się wychowujemy, wśród których wzrastamy i tak dalej. Czy ty myślisz, że my jesteśmy w stanie sobie dzisiaj w jakiś sposób to zastąpić? No to nie wiem. Bo skąd niby mam takie rzeczy wiedzieć? Ale z kolei wiem, że wiem, ponieważ takie rozmowy między mężczyznami i między mężczyznami a chłopcami się toczą, że to jest tak naturalna relacja, że ją trzeba, że ona przeżywa swoją dynamikę i ona cały czas jest. Teraz może trochę na bardziej ukrytej fazie. Może ona trochę inaczej wygląda, bo ludzie mieszkają sami i czasami z opiekunem się czy z ojcem się mieszka chwilę, a chwilę się go nie widzi, ale się widzi innych mężczyzn. Dlatego, że z kolei warto powiedzieć, rodzice nie są aż tak ważni, jak myślimy. Rodzice są istotni w życiu, ale w ogóle to w życiu istotni dla młodych ludzi są dorośli, a nie rodzice literalnie. I możesz spotkać kogoś, kto nie jest twoim rodzicem i on ci życie ustawi. Powie jedno zdanie i ty potem mówisz, kurna, do końca życia to i mam 50 lat, a dalej pamiętam, co mi ta osoba... A to był nauczyciel fujarki z przedszkola, nie? A on jedną rzecz powiedział. Więc nie ma tutaj takiej spiny, ale z tego, co referują mężczyźni tak w takich rozmowach, bo to nie badania, to mówią, że na przykład, nie wiem, idziesz do kogoś i tam jest jakiś chłopak i on z tobą rozmawia, nie? W ogóle rozmawia, bo chłopak, mężczyźni to nie lubią, nie mówią tak sobie, tak u nas kulturowo nie jest zasadnie, żeby powiedzieć, że cię lubię, tylko mówią tak, zobacz, jakiego fajnego samochoda widziałem wczoraj. On mówi, no mega tego samochoda widziałeś. Znaczy jeden mówi, lubię cię, a drugi, no mega, ja też cię lubię, tak? To tak mniej więcej wygląda. No właśnie, bo też mówisz o tym poziomie komunikacji, nie? Który jest na takim poziomie, moglibyśmy powiedzieć, nie wiem, tam posługując się jakimś językiem z psychologii, z analizy transakcyjnej, on jest takim na poziomie bardziej zadań albo jakiejś rozrywki niż na poziomie intymności, nie? Między dwoma mężczyznami. Tak. Ja pytanie... właśnie chciałem powiedzieć, że obaj wpadamy w tę samą pułapkę, bo może on jest lepszy. No właśnie, bo to jest pytanie. Co ci widzisz... przeszkadza? No właśnie, bo to jest to pytanie, dlatego że wiesz, że ja też dużo ostatnio w ogóle zaczytuję się literaturą dotyczącą męskości. Dużo się też zaczytuję taką literaturą, którą piszą autorzy, którzy są terapeutami pracującymi z mężczyznami. I oni, teraz czytam W cieniu Saturna o leczeniu męskich zranień Jamesa Hollisa, w ogóle polecam tą książkę, naprawdę jest bardzo, bardzo mocną książką, myślę. I on twierdzi, i myślę, że też zakładam, chociaż nie chcę tak zakładać, bo, że kolejny gość w ogóle naszej maski męskości podobne ma przekonanie z tego, co słyszę, bo kolejnym gościem, który zdradzę, będzie Jacek Masłowski z Fundacji Maskulinum.
I że my możemy się uzdrowić trochę z tych relacji takich patriarchalnych. No i właśnie to jest pytanie, bo może ty twierdzisz, że w ogóle nie mamy się z czego, raczej z patriarchalnych to podejrzewam, jak powiesz, ale generalnie z tych takich, że może to nie jest wejście na wyższy poziom, może my jesteśmy na dobrym poziomie, tak? No tak, no bo Że no, tylko no tak, jesteśmy no. w stanie się No. uzdrowić w męskim gronie, nie? Że my potrzebujemy męskich towarzyszy, których nie mamy, bo ich brakuje, bo relacja z ojcem była taka, jaka była, często była różna. Z przyjaciółmi to mamy takie właśnie różne Ja relacje. I ci teraz powiem, jest pytanie, co Marcin. ty myślisz? No więc ja myślę, że jak im więcej się książek terapeutycznych czyta, tym po pierwsze rodzice robią się bardziej winni. To w ogóle niemożliwe, żeby oni byli niewinni. To w ogóle jest, jak powiedział kiedyś Harari, jak uniewinnić kogoś na procesie stalinowskim. To po prostu rodzic zawsze dostanie w pierdziel. I jeżeli ktoś trafia do terapeuty, to nie ma siły. Tymczasem właściwie w takiej psychologii akademickiej, a nie psychoterapii, rodzice nie są aż tak ważni. Mogą życie trochę popsuć, jak są bardzo źli, i tacy rodzice też się zdarzają, ale w większości przypadków, nawet jak pomyślimy o procesie wychowawczym, to część, to i zastanawiamy się, w jakim stopniu jesteśmy takimi osobami, jak rodzice chcieli, żebyśmy byli. To po pierwsze jest to stopień niewielki, a po drugie ludzie jednak są dość podobni, więc my czasami zwalamy na rodziców, ale to ogólnie tak jest. A w ogóle jak zwalamy na rodziców, to dlaczego nie na ich rodziców w takim razie? Bo to, no bo, a jak nie na ich, to czemu nie jeszcze dalej? Nie? No ale z drugiej strony mówisz o modelowaniu, nie? Czyli o tym, no że jest jednak takie, no bo my się... jesteśmy zanurzeni w kulturze, w rodzinie i jednak czerpiemy te wzorce, to te jest wzorce jakiś są punkt różne. wyjścia, ale jednak osoba dorosła jest odpowiedzialna za to, żeby się zmieniać i transformować. To będzie trudniejsze i na pewno super daleko od tego nie zajdziemy, ale to nie jest przyczynek do tego, żeby pół roku międlić relacje z matką albo z ojcem, bo tak dużo to aż tego nie ma, przynajmniej psychologii takiej, jak mówię, akademickiej się z tym nie spotykam. Natomiast psychoterapia to uwielbia i im więcej jest tych książek o tym, że mężczyźni tam chodzą bez skóry i są posypani solą, tym bardziej być może nie mówimy o tym, że jest masa osób, które w ogóle nie ma z tym problemu. Na przykład nie czują się samotni, nie trzeba ci, zresztą tam chrzanić mężczyzn. Wszyscy. Ja mogę być sam i nie być samotny, bo czytam książki. Mogę być sam i nie być samotny, bo mam znajomych bardzo dobrych, ponieważ hołduję zasadzie, że żeby mieć przyjaciół, to powinienem być przyjacielem. I nie jestem sam. I nie potrzebuję niczego więcej, jestem zadowolony. Mogę powiedzieć komuś, że cię lubię, to jest dobry pomysł, ale mogę komuś powiedzieć, czy dzisiaj pójdziesz ze mną pooglądać samochody albo pooglądać coś tam innego, chrząszcze na plaży, żeby już nie było. Ja powiem, pójdę. Coś gorzej? Wiadomo, o co chodzi. Lubimy ze sobą siedzieć, nie musimy sobie tego mówić. Ja się czuję dobrze, on się czuje dobrze, jest załatwiony. Ja muszę umieć to jakoś nazwać w taki sposób jedyny, który jest skutecznie dopuszczalny. Ja mogę powiedzieć to na takiej zasadzie, jak powiedzieliśmy wcześniej, pół świata uważa, czyli rozmawiamy o czynnościach. Robię z tobą różne, ty jesteś tą, a ty tą. Ja więcej czasami komuś tym powiem niż czymś innym, bo ja komuś powiem, jak się bada, jak ludzie rozumieją emocje na świecie, zresztą wiemy, bo Brené Brown napisała Atlas of the Heart i go nie tłumaczy na inne języki, między innymi właśnie dlatego, że jak się sprawdza międzykulturowe, jak ludzie rozumieją różne emocje, to jedyne, co do czego się zgadzają mniej więcej, to jest to, czuję się dobrze. To jest jedyna emocja, która mniej więcej się pokrywa, cała reszta to jest zupełnie inaczej rozumiana, albo bardzo, albo trochę inaczej. I dlatego pytanie, czy jak ja się w ten sposób komunikuję, no ja oczywiście, że nie powiem tak do żony, bo żona nie jest moim kumplem, i akurat moja żona się komunikuje w taki sposób, że ja siłą rzeczy używam takiego języka, który oboje rozumiemy, nie? Ale ona też, jak się zapomnę, to rąbnę, a ona mi wtedy przypomni, że to pewnie dlatego, że mi miło. Ja mówię, no sobie miałem powiedzieć, ale w sumie tak, to mi miło, nie? Albo, bo to dla mnie jest to samo, tylko języki różne, nie? Ale jak powiemy, że to jest jakaś gorsza, albo że jak, nie wiem, mężczyźni mają mniej znajomych. To też jest badanie. 4-5 razy mniej znajomych niż 10 lat temu. Dzisiejsi chłopcy już mają. Więc wydaje się, że jest to takie, a jednak jest to użyteczne, bo człowiek, każdy dorosły człowiek, bez względu na płeć, korzysta żywotnie z tego, że ma innych ludzi wokół siebie. Bo widzi mniej problemów i szybciej z nich wychodzi najczęściej. Więc to podejrzewamy, spowoduje jakiś rodzaj transformacji i według starych zasad to jest gorzej, ale może... Znowu, wiesz, to jest trudność oceniać czasy, w których się żyje, bo zawsze człowiek źle ocenia, bo ocenia z perspektywy tego, co było, ale może dzisiaj jest zdrowie jest mieć znajomych mniej, ja nie wiem, może z jakiegoś tam powodu, może to tak działa. Z kolei
zawsze ludzie na starość, w cudzysłowie mniej znajomych, no raz, że na starość to umierają, ale dwa, że budowanie takich silnych relacji to jest najczęściej efekt sytuacji wrażliwej, czyli bycia pewnego rodzaju, parafrazując słowa poetki, bezbronności, a z drugiej strony czasu nieustrukturalizowanego. Czyli ja się z tobą umawiam, mówię, chodź Marcin, se gdzieś pójdziemy. A ty mówisz za 15 minut pod śmietnikiem, a ja mówię tak. I to jest budowanie, a nie idziemy, bo będziemy teraz pół godziny grali w piłkę. To trochę to robi, ale to nie jest taki efekt, jak takie w ogóle tak chodziło na imprezy. Nie? Człowiek wstawał w sobotę rano, szedł zajarać, tak kurna, nie? A druga osoba mówiła też kurna, nie? I nagle się robiła 13. Tak? O, to tego jako dorośli nie mamy, bo dorosły człowiek ma zawsze coś do zrobienia. A jak nie ma, to ktoś myśli, że coś zapomniał, bo na pewno ma coś do zrobienia, nie? Tylko po prostu tego nie robi. To jest ciekawe, co mówisz. Ja mam taką perspektywę, że to jest moje zdanie oczywiście, możemy sobie dyskutować, bo te badania, o których mówisz, to też jest ciekawe. Ja się zastanawiam, co tam się rzeczywiście pod tym kryje, to znaczy za czym ci faceci tęsknią. Czy to jest tak, że oni tęsknią, czy nie tęsknią, bo co zadeklarują, to jest jeszcze inna kwestia, więc my tak naprawdę nie wiemy. No natomiast... wiem, ale wiesz, Marcin, znowu w psychoterapii jest tak, że jak powiesz, że nie tęsknisz, to ci powiedzą, że ukrywasz. No to jest tak pytanie, czy jesteś alkoholikiem. Jak powiesz, że tak, to jesteś, jak nie, to tym bardziej. No więc ta rozmowa jest czasami abstrakcyjna. No musimy się czegoś złapać, ale warto pamiętać o tym, że jest masa osób, która się tak emocjonalnie dobrze w tym momencie, to nie czują się ani upośledzeni, ani nic. Mało tego, my wręcz uważamy w takiej, znaczy my uważamy, uważa się w psychologii akademickiej, że jak ktoś się za długo nad sobą zastanawia, to jest niskie poczucie własnej wartości. Normalny człowiek nie zastanawia się ciągle nad sobą, tylko się zastanawia nad w ogóle rzeczami generalnymi, nad życiem, nad otoczeniem, co by tu można było zrobić fajnego i tak dalej, a nie kim ja jestem i co jestem wart. To jest w zasadzie pomarańczowe światło na to, że trzeba by się zastanowić nad tym, co z moim poczuciem własnej samooceną, bo tak, w tym kontekście, co się z nią dzieje. Zgadzam się z tym i jednocześnie mam takie przekonanie, że powinniśmy na to spojrzeć szerzej. To znaczy, że z jednej strony może być tak i może być tak. I to co ty mówisz, mnie bardzo cieszy, że żeby nie generalizować w drugą stronę, że my musimy przerabiać teraz milion razy swoje dzieciństwo. No tak, no bo im więcej takich książek czytamy, no to tam jest więcej tych drastycznych przypadków, nie? Ale no bo je piszą terapeuci, więc piszą je z perspektywy swoich gabinetów, do których przychodzą. Tak, bo zdrowiu pisali kolesi z pogotowia cały czas, nie? A z drugiej strony myślę sobie, że oni pokazują to, czego my nie widzimy, ponieważ dzieje się to w tych zamkniętych ścianach i być może my w nich widzimy coś takiego, co podpowiada nam cholera, to znaczy, że to nie tylko ja mam problem, bo skoro moi wszyscy kumple to właśnie pod śmietnikiem się umawiają na piłkę i im to wystarcza, a mi to nie wystarcza, to znaczy, że ze mną też jest wszystko okej, bo ja widzę, że tam jest taka duża grupa mężczyzn, którzy potrzebują czegoś innego. Ja nie chcę powiedzieć czegoś więcej, bo byśmy ocenili, ale czegoś innego, nie? Tak. Zgadzam się z tobą i zgadzam się też z opinią jednocześnie zupełnie przeciwną, czyli z taką opinią, że właściwie jak psychologia pozytywna, zanim przestała być ideologią, a była jeszcze nauką, to sobie zadawała pytanie, że tyle maglowaliśmy osoby, które wychodzą z minusa do zera, to zastanówmy się, co robią osoby, które sobie ogólnie radzą, o czym one myślą i co robią, bez zakładania, że one coś ukrywają. A tylko, że one sobie radzą, bo takich osób jest masa, żeby nie powiedzieć większość, bo jakby tak nie było, to było trudno. Natomiast, o czym warto pamiętać i często się to być może przewija za rzadko, że życie jest cierpieniem i że jest taka dawka cierpienia, która jest po prostu niezbędna, więc jeżeli my zastanawiamy, że nas w ogóle coś boli i że to jest źle i da się to załatwić, no to część rzeczy tak, ale to część znaczy, nie. To znaczy, że żyjemy, jest... tak? Tak, po prostu tak jest. No jest. Na przykład jesteś zazdrosny, czy tęsknisz, czy jest ci przykro, czy czujesz głód i z częścią tych rzeczy powinieneś coś zrobić, z częścią nie. Ty na przykład jak próbujesz zrzucić masę, to czujesz głód, ale jesteś z tego dumny, nie? I masz zbani. Albo tęsknisz, ale uważasz, że to jest naturalne, że to jest właściwie dobrze, albo czujesz zazdrość, nie? No to jakby tutaj wiadomo, już się spotykamy w takim gronie, że wiadomo, że się człowiek nad tym trochę zastanawia, ale nie przykleja tego do poczucia własnej wartości, czy jak ja jestem taki, to ty jestem gorszy od tego. Czy jak ja czuję wstyd, to jestem gorszy? No w Polsce powiemy, że tak, ale w tych Chinach powiemy, że właściwie to jestem lepszy przez to, że czuję wstyd, nie? I to nie znaczy, to ja, osoba, która ma stabilne poczucie własnej wartości, nie buduje swojego, ona jest w pewnym sensie nienaruszalne na tym poziomie. Czyli ja ani nie uzależniam poczucia własnej wartości od wyników działania, one mają tylko dla mnie wartość informatywną, ani się za długo nad tym nie zastanawiam, tylko zastanawiam się nad tymi rzeczami. Jeżeli zdefiniujemy poczucie własnej wartości według zachodnich standardów.
Tak, jako samoocenę, tak. A nie jako, Bo to tak. też jest jakieś pokrętnieszenie. Tak. To, bo jesteśmy w tej kulturze, nie stosujemy nieadekwatnych definicji, bo byśmy weszli pod walec. Ale to nie znaczy właśnie tyle, że fajnie się czyta książki o dramatycznych historiach i ich jest na pewno dużo i na pewno warto rozmawiać z tymi osobami, co one mogą zrobić. To w ogóle bez dwóch zdań, ponieważ część z tych osób może sobie poradzić, na przykład reinterpretując to, co myślą. Czyli na przykład myślały, że stres jest paraliżujący, a się okazuje, że on jest po to, żeby aktywizować. Nie, no tych badań to Państwo już znają. I czasami wystarczy, albo myślę, że się boję, to ty jak pracujesz nad lękiem scenicznym, tak? To możesz powiedzieć, że że jesteś podekscytowany tym, co masz powiedzieć, ponieważ te uczucia są emocje. Emocje są tak podobne na poziomie fizjologicznym, że można się w ten kant wpuścić czasami. I to zdarza. Myślisz, że się bałeś, ale teraz to w zasadzie czujesz dreszcz emocji na myśl przed zbliżającą się podróżą. Więc czasami rozmawianie pomaga. Plus do tego mamy drugą grupę, która czuje się trochę źle. No i tak po prostu jest. Tak, życie jest cierpieniem. Jak cię nie czujesz źle, to znaczy, że ci na niczym nie I zależy. tym Po pozytywnym prostu. akcentem. I trzecia grupa osób, która się po prostu czuje normalnie. Chodzi do pracy, się cieszy, kupi zabawki, a 20% jedzenia zje niezdrowo, a trochę sobie pochodzi na siłownię. I z tymi osobami też trzeba rozmawiać, bo one mają jakiś swój pomysł na życie. Mówią, tak, ale ona tak gada, albo on tak gada, ja tego nie słucham. I mówią, a w sumie kurwa, nie wpadłem na to, ja też tego nie będę słuchał teraz. Już. Miałem kiedyś, opowiem ci historię a propos radzenia sobie z emocjami, takiego poradę uzyskałem w pracy. Facet opowiadał, że chodzi do szefa, który był taki nieprzyjemny i kupił sobie gumową krowę i wsadził ją w majtki. I taką gumową krowę dla psów. I powiedział, że teraz jak szef na niego go opierdziela, to on się w ogóle nie przejmuje. Bo za każdym razem myśli, a ja mam gumową krowę w majtkach i ty nic o tym nie wiesz. I ponieważ nie mógł zmienić tego szefa, to sobie wymyślił taką tarczę na to, żeby spływało po nim jak po kaczce. I nie powiem, że sobie kupiliśmy takie krowy wszyscy, ale sama ta historia nam pomogła już na wszystko, nie? I czasami z kimś rozmawiasz i ktoś ci powie taką prostą rzecz, mówi, ja to się nie, to nie jest istotna informacja w życiu, ja się tym nie zajmuję. Mówisz, okej, okay, nie? No, tak. Warto pamiętać, że jednak jest sporo takich osób, które sobie normalnie funkcjonują i żyją i się nie czują jakoś specjalnie w żadną stronę, tylko tak jest, mieli rodziców. Ci rodzice, no trzeba im dać pomóc się Spokój. zestarzeć i oni mieli swoją funkcję, ale nie też taką, że ustawili nam życie, umarli, a my dalej nie tego. No, niektórzy tak mają, oczywiście, ale to nie jest jakiś aksjomat, tak jakby się być może na podstawie niektórych lektur wydawało. Miłosz, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Mam wrażenie, że w ogóle bardzo dużo dla mnie ciekawych wątków poruszyłeś. Ja chętnie bym z Tobą jeszcze pogadał, jakbyśmy mieli wino i jeszcze z 1,5 godziny Mamy nie pić, słyszałeś, to już nie zapamiętałeś tego. wolnego. Już bez przesady. Z tym też nie przesadzajmy. W każdym razie, słuchaj, bardzo Ci dziękuję. Bardzo Ci dziękuję za to, że przyjęłeś zaproszenie. Bardzo Ci dziękuję za dużo ciekawych wniosków i dużo ciekawych koncepcji i pomysłów, które tutaj nam przekazałaś. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś przyjmiesz zaproszenie i będziemy mogli sobie porozmawiać o wielu pytaniach, które nie dałem Ci dzisiaj rady też zadać. Jakieś słowo na wtorek? Na koniec? Jeżeli już się Państwo czują zmęczeni, to prawda, bo statystycznie środa powinna być wolna od pracy. Także jutro sobie można zrobić małą sobotę, co Państwu polecam bardzo. Także ponieważ będzie słońce, a w Polsce jest mało słońca, to też praktycznie polecam Państwu, jak Państwo wstaną, od razu się popatrzeć przez 10 minut na słońce, bo to cały dzień podobno ustawia według takich fizjologicznych korelatów. Pewnie nie wszystkim znowu jak zwykle, ale większości. Także warto. Szklanka wody i patrzenie się na słońce chwilę będzie w stanie tą środę jeszcze podźwignąć. Dzięki Miłosz wielkie, a ja zapraszam Was na kolejną Maskę Męskości. W czwartek 29 czerwca będziemy rozmawiali z Jackiem Masłowskim, w związku z tym, że czerwiec jest związany z Dniem Ojca, to będziemy rozmawiali o ojcostwie i o tym, jakimi jesteśmy ojcami i bardzo serdecznie Was zapraszam. Patrycja wrzuciła już link do kolejnej Maski Męskości, więc możecie sobie klikać na wydarzenie i oglądać, a jeżeli kogoś z Was interesuje też obejrzenie poprzednich części, to zapraszam Was na YouTube'a. Jak piszecie Maska Męskości, na pewno znajdziecie poprzednie odcinki. Wielkie dzięki, Miłosz, za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję Państwu, dziękuję Ci, Marcinie. Dzięki, Miłosz. Pozdrawiamy Was serdecznie.
Bardzo sprawnie uważasz, że nie przeczytałeś tylu książek, co przeczytałeś. Zachęcam Państwa do słuchania Marcina, bo bardzo dużo wie. Tylko tak cedzi powoli, żeby mu na dużo odcinków starczyło. Znam, jak się skręci czasem, to jest kuściutko. Dzięki wielkie. Trzymajcie się, papa. Wielkie dzięki za dzisiaj. Dzięki Miłosz za dzisiejsze spotkanie. Mam nadzieję, że Was ono zainspirowało, mnie na pewno. Mnóstwo badań, jak to u Miłosza, niesamowita przekrojowa wiedza dotycząca psychologii, męskości, dużo ciekawych tematów, inspirujących tematów i też przyznam, że zaskakujących dla mnie, więc dała ona na pewno bardzo dużo do myślenia. Mam nadzieję, że długo Was pozostanie, a ja już Was od razu zapraszam na kolejne spotkanie z Jackiem Masłowskim 29 czerwca, w związku z tym, że czerwiec jest czasem Dnia Ojca, będziemy właśnie rozmawiać o ojcostwie, a dokładnie o tym, jakimi ojcami jesteśmy. Dzięki za dzisiaj i serdecznie Was zapraszam. Cześć.